Thank you.
turnieju MSI pozostały cztery najlepsze drużyny, po dwie z każdego regionu Chin oraz Korei. No i właśnie dzisiaj Chiny i Korea zmierzą się, jedna z tych ekip pożegna się z turniejem i czy to będzie Bin, który niestety, ale będzie musiał obejść się gorzkim smakiem porażki i straci swoją szansę, by obronić tytuł mistrza MSI z poprzedniego roku, a może jednak Chowi, który nadal szuka swojego pierwszego międzynarodowego tytułu. W każdym razie o tym przekonamy się w ramach nadchodzącej serii Best of Five pomiędzy Bilibili Gaming a Gen G, przez którą przeprowadzę was ja, Tomasz Magwajer Filipiuk, a u mojego boku Kasper Kasperski Gutkowski. I bardzo się cieszę, Tomku, że mogę dzisiaj tutaj z tobą być. I tak jak powiedziałeś, Chowi walczący o swoje trofeum międzynarodowe, to już pewnego rodzaju nawet można powiedzieć mem. Tak długo o nie walczy, tak długo się stara i... Jeszcze wracając nawet pamięcią do Worldsów 2019, kiedy to Poppy na midzie grał, wtedy oczywiście na trenerze niesławny CV Max, który no potem wiadomo rozstał się z organizacją w nie najlepszych nastrojach. Nie zmienia to jednak faktu, że Chowi no, stoi dzisiaj przed szansą nie tyle co zdobycia samego trofeum, bo to oczywiście jeszcze by nie było to, ale przede wszystkim, żeby przedłużyć swoje szanse i myślę, że to tutaj będzie najważniejsze. I sam fakt, że Gen.G jest tutaj faworytem, myślę, że stawia ich w takiej troszeczkę niekomfortowej pozycji, bo jednak BLG, oni nie mają nic do stracenia. Oni sobie zdają sprawę, jesteśmy underdogami, będzie ciężko, ale może się uda. Tak, trzeba zerknąć na tą tabelkę, bo tutaj tego nie widzimy, ale BLG w swoim starciu na JDG przegrało wynikiem 0-3. Jeżeli chodzi jednak o T1 kontra Gen.G, to była seria, do której Gen.G wracało, ale tam aż 5 map mieliśmy okazję oglądać. Jeden wspólny mianownik dla obydwu tych zespołów będzie to starcie pomiędzy G2 a BLG i G2 a Gen.G, gdzie w obydwu tych mapach G2 dało radę urwać, no właśnie, po jedną, ale wydaje się, że ta seria na Bilibili Gaming była nieco bliższa za sprawą lepszej formacji, lepszej postawy formacji z Europy, ale także ze względu na to, że BLG w tym turnieju ma tendencję do wyrzucania masakrycznej ilości dużych, substancjonalnie dużych przewag, które posiadają w tych grach, co wydaje się być ich piętą achillesową w mecie, w której jeden przegrany teamfight często przekreśla twoje szanse na zwycięstwo w całej serii. I przede wszystkim wydaje mi się taka najważniejsza kwestia jest taka, że tak jak powiedziałeś, na mapie numer 3 między innymi G2 prezentowało się bardzo dobrze. G2 wyglądało jakby mogli zrobić z tego 2-1 na swoją korzyść. Zabrakło troszeczkę szczęścia, zabrakło troszeczkę opanowania, kiedy już się miało tą przewagę. No i zobaczymy, jak to dopisze dla siebie dodatkowy punkt ewentualnie w predykcjach. Tobie, Magwajer, idzie nie najgorzej, ja nawet powiem więcej. Jesteś prawie liderem, masz 40 punktów, 42 u The Fake One. I Bialito na pierwszym miejscu. Ja natomiast na ostatnim godnie reprezentuję, całe 25, ale no tak to jest, jak się daje na poddymkę, że tak powiem, każdy becik. Tutaj na G2, 3-2, tutaj na G2 i nagle okazuje się, że tutaj na Mad Lions 3-1 i nagle się okazuje, że ani G2, ani Mad Lions zbyt dobrze nie wypadł. Próbowałeś przypodobać się fanom Zachodu, a zakończyłeś, no właśnie, na samym końcu tej tabeli, jeżeli chodzi o predykcję. No, jeszcze mogę odrobić. Kasperski, wiesz co, jeszcze możesz odrobić, bo przed nami w sumie 3 serie Best of 3 i to jest kolejny temat, który chciałem rozpocząć i gdzieś tutaj przedstawić. Mhm. Obydwa te zespoły wymagają aż 9 map, żeby sięgnąć po tytuł mistrza MSI. JDG już czeka w wielkim finale, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz za nimi T1, które we wczorajszym szlakierowym starciu no o włosek było od zapewnienia sobie finału. Te dwie ekipy mają trochę krótszą drogę do mistrza, ale dla Gen.G, dla Bilibili Gaming to są 3 serie Best of 5, no i właśnie 9 wygranych map, które dzieli ich od tytułu. To jest długa droga w tym nowym formacie, który MSI nam pokazuje, ale także w formacie, który jednak nagradza ekipy ze wschodu, ekipy z Azji za to, jak dobrze adaptują się w serii do wyborów prezentowanych przez obydwie strony barykady, ale również jak dobrze odnajdują się w aktualnej mecie, która przede wszystkim wydaje mi się, że jest mocno bot-centryczna. To jest prawda, jest na pewno mocno bot-centryczna, ale sam powiedziałeś, Tomku, to jest jeszcze długa droga do tego, żeby zobaczyć, w jaki sposób Gen.G się będzie prezentować. Myślę, że dla nich to jest dobre, że to jest długa droga. Z tego względu, że wszystkie ewentualnie błędy będą mieli jeszcze szansę wyeliminować po drodze. I z tego, co się orientuję, nie tylko jest obecnie meta bot-centryczna, ale przede wszystkim warto też zobaczyć, co się dzieje na midzie. Tam możemy zauważyć midlanerów, którzy grają między innymi do dżungli, możemy zauważyć midlanerów, którzy grają do dolnych alejek, no i możemy zauważyć Chowiego, który prezentuje się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o statystyki, oczywiście porównując tutaj do Yagao. Lepsze KDA, lepszy damage percentage,
Lepszy kill participations, lepszy gold do 15, no i CS do 15, to akurat nikogo nie dziwi rzeczowi na prowadzeniu, ciężko być lepszym od Czowiego w tym departamencie. Słuchaj, jeżeli chodzi o Czowiego, to jest gość, który na tym turnieju także nieco zmienił swój charakter gry i ogólnie widzimy ten meta shift związany z wyborami Gen G, gdzie więcej uwagi przeznaczane w drafcie jest mimo wszystko dżunglerowi, pojawił się Kha'Zix, z którym ostatni raz Peanut grał w 2018 roku, a Czowi, nie chcę powiedzieć, że kompletnie wchodzi w cień swojego leśnika, ale z pewnością ustępuje miejsca. Tak samo jak się dzieje zresztą w przypadku pozostałych drużyn. A dla Yagao, który znalazł się w notabene nieco bardziej budżetowym składzie Bilibili Gaming, wcześniejsze występy w JDG, które przecież radzi sobie wyśmienicie, jest aktualnie plasowane jako najmocniejsza ekipa na tym turnieju. No słuchaj, oni obydwaj mają bardzo wiele do udowodnienia i ta walka na midzie może niekoniecznie będzie niezwykle wybuchowa. Nie będą to Sylasy, Akali i Relie, które były w mecie w poprzednim turnieju międzynarodowym na Mistrzostwach Świata poprzedniego roku, ale tutaj właśnie kwestia tego, jak wiele wykreujesz przestrzeni za pomocą tych tanków. Czy to Kassante, czy to Nautilusa. Jak wielokrotnie uda ci się zdobyć kluczową inicjację, grając Annie, Lissandro, czy taką Ahri. Mam wrażenie, że to są herosy, które będą determinowały ścieżkę obydwu midlanerów na przestrzeni tej serii Best of Five. I zgodzę się, ale myślę, że to, co najbardziej będzie determinowało to, jak poradzą sobie ci midlanerzy, to fakt, jak zagra dżungla w tym przypadku. Myślę, że to jest najważniejsze. Peanut, nie zapominajmy, to jest gość, który totalnie zrewolucjonizował dżunglę te parę lat temu, te 5-6 już nawet lat temu. 7 nawet lat temu, to 2016 rok jeszcze. To jest gość, który wchodził i wywoził. Był najlepszym junglerem swojego czasu na całym świecie i bez wątpienia występował, no, miał genialny performance. Przypominam jego wejście na Olafie właśnie na tych Mistrzostwach Świata 2016 roku. Potem 2017, z tego co pamiętam, to było jeszcze T1 oczywiście, no i potem nadal w dobrych drużynach, ale no niestety już nie z takimi dobrymi wynikami, tak? Był finał Mistrzostw Świata, był półfinał Mistrzostw Świata, potem znowu półfinał Mistrzostw Świata, jeżeli chodzi o Gen G. Zeszły rok oczywiście tutaj mówię, tam przegrana DRX, czyli na zwycięzców tytułu ostatecznie. I Peanut nie był w stanie też wrócić do dawnego siebie i wydaje mi się, że dobrze dla niego, że nie był w stanie wrócić do dawnego siebie, bo on się lepiej spisuje na czempionach typu utility. Dlatego myślę, że jego obecna, taka obecna meta dla niego to jest poniekąd powrót do przeszłości, ale nie jestem pewien, czy to jest powrót do przeszłości, którego Peanut chce, bo... Słuchaj, mówisz o czempionach utility. Nadal najczęściej wybieranym herosem w jego repertuarze, zarówno w playoffach LCK tego sezonu, jak i MSI, jest Wukong, na którym mam wrażenie, że mamy same magiczne zagrania, szczególnie jeżeli połączysz go z takimi wyborami jak Lissandra czy Annie. To jest świetny duet, który ze sobą się paruje no idealnie. Ale oprócz tego, na MSI co wrzuca do swojego repertuaru? To jest dwukrotnie Kha'Zix, oprócz tego pojawia się Nidalee, pojawia się Elise, pojawia się Viego. Takie wybory, które niekoniecznie wskazują na charakterystykę utility. A co to wymaga? Przejścia twojego midlanera na takie czempiony jak Lissandra, jak Ahri, jak Kassante. I mam wrażenie, że akurat w tych grach, w których pokazywał się Peanut na czempionach, które przed chwilą wymieniłem, może nie miał stuprocentowych sukcesów, ale jednak był silnym elementem swojego zespołu. Można było na nim oprzeć ciężar rozgrywki. Poniekąd tak, ale z drugiej strony, jeżeli jesteś Gen G, zawsze patrzysz na swoją dolną alejkę. Tam widzieliśmy, co się działo w starciach między innymi na G2, tak? Mid i dżungla, jasne, to będą bardzo ważne dwie role. Zresztą jak zawsze, mid, dżungla, combo, to wiesz, nie bez powodu pikujesz LeBlanc, Lee Sin, Ahri, Vi. To jest ważne, żeby mieć synergię pomiędzy tymi rolami. Chciałbyś pikować LeBlanc, Lee Sin, co się działo wielokrotnie w ramach playoffów LCK, bo tam 4 razy Czowi występował właśnie na LeBlanc, a na tym turnieju nic z tego. Ba, wręcz przeciwnie, widzieliśmy przecież Czowiego na Vex, który świetnie skontrował tą LeBlanc w przedwczorajszej bodajże serii. Tak jest. Tamto Vex, no, się działa dosyć mocno, jeżeli chodzi o tamten draft. I to pokazuje jednocześnie poniekąd, że Gen G może się dostosować do tego, co draftuje przeciwnik. Wiesz, bardzo często na przestrzeni ostatnich lat było to zarzucane drużynom koreańskim, drużynom chińskim również, że kiedy Aphelios był w takim spocie, gdzie bardzo łatwo można go było skontrować dalekim zasięgiem i poniekąd nadal tak jest, to było, ojeju, Korea draftuje dziwnie, Korea draftuje słabo, mimo że byli nadal najlepsi na świecie, to każdy mówił, że dziwnie draftują, bo first pickują Aphelios'a, kiedy są o wiele inne i ciekawsze piki do first pickowania. A tutaj Czowi razem z samym Gen G udowadnia, że okej, no
może draftujemy specyficznie, ale kiedy przeciwnik, kolokwialnie oczywiście mówiąc, się podłoży, jeżeli chodzi o ten draft, to my to zawsze wykorzystamy i spikujemy dla siebie taką postać, przez którą wy nie będziecie mogli grać po prostu w komputer. I tak poniekąd się działo na przestrzeni ostatnich paru spotkań. Mm-hmm. Słuchaj, Kasperski, wiem, że w czołowej czwórce nie ma już ekip z zachodu. Wiem, że wy, drodzy widzowie, z nami nie będziecie kibicowali dalej G2, czy Cloud9, czy Mad Lions. Szkoda, też na to liczyłem, ale chcielibyśmy z pewnością dowiedzieć się, komu w tym momencie najbardziej kibicujecie. Czy to jest Papa Faker, czy może jednak Czowi, którego wraz z Piotrkiem Barańskim z pewnością wspieracie, a może akurat lubujecie się tutaj w chińskich ekipach. W każdym razie... Ja myślę, że Piotrek już jest gotowy. Dzisiaj na przestrzeni całej transmisji czekamy na wasze wpisy spod hashtagu Polsat MSI, na które będziemy z pewnością odpowiadać. Kasperski, jest jeszcze jedna kwestia, której mam wrażenie, że nie przegadaliśmy, a która będzie bardzo ważna. I to wcale nie jest ten słoń w składzie porcelany, czy ten słynny słoń w pokoju. Nie pamiętam już dokładnie, jak się mówiło, ale to będą dolne aleje. To jednak jest meta, w której Jinx, Aphelios, Zeri, takie herosy decydują o zwycięstwach i wróciliśmy do takiego klasycznego LoL'a, którego ja akurat ubóstwiam. Mamy tanków na topie, mamy inicjatorów często na midzie bądź w dżungli, ale przede wszystkim enchanterzy w roli wspierającego i hypercarry. Mamy te walki front to back, mamy late game'owe potyczki w epickim formacie 5-5. Który z tych strzelców, albo raczej który z tych botlane'ów twoim zdaniem będzie dzisiaj bardziej wartościowy i bardziej kluczowy dla zwycięstwa swojej ekipy? Trochę obrócę twoje pytanie i nie odpowiem na to, który będzie bardziej wartościowy, ale mogę ci powiedzieć, który będzie bardziej stabilny. Mhm. I myślę, że to będzie botlane PLG. Z tego względu, że Pace miewa różne gry. Pace miewa gierkę, w której może zrobić totalne 1v9 i ma również taką grę, w której może sprawić, że który jakiś inny z zawodników jego drużyny będzie musiał zrobić 1v9, bo on po prostu będzie podkładać kłody pod nogi. I myślę, że Pace, wiesz, jest troszeczkę taką monetą, którą rzucasz. Jak dobrze wypadnie, to będzie super. Jak nie wypadnie dobrze, no to tutaj zaczynają się kłopoty. I mam nadzieję, że Pace dzisiaj dobrze zroluje, że tak powiem. Bo jeżeli tak, to może być 3-0 dla Gen.G. Jeżeli tak, to może być 3-1 dla Gen.G, bo ten gość, jeżeli zasoby zostaną mu dane, mam na myśli, jeżeli będzie w stanie wziąć nawet około 6-7 plate'ów jako Aphelios, jeżeli będzie w stanie wziąć 6-7 plate'ów jako Jinx, mówię tutaj oczywiście z dwóch towerów, tak? Pierwszy bota 5, potem oczywiście dwa z mida i tak dalej, to ciężko się potem gra na te okery. Naprawdę to jest gość, który robi dobrą robotę. Nie powiem, że jest ruler level, bo widzieliśmy, co robi ruler i to jest... A co jest najlepsze, że na tym turnieju ruler nadal występuje i mam wrażenie, że to jest jedna z tych kolejnych historii, które mogą się wykreować, czyli właśnie Pace, który zastąpił rulera w tym Gen.G. I ja, szczerze mówiąc, się nie do końca jeżeli zgodzę trafią na siebie z tym, co powiedziałeś. Dla mnie ten gość, wchodząc do tak wysoko stawianej ekipy, z taką wielką estymą oraz historią, zastępując rulera, który, kto wie, może all-time'owo jest GOATem AD Carry właśnie w Korei, a może nawet na pewno nim jest, moim zdaniem gra jak doświadczony weteran. Moim zdaniem nie podejmuje głupich decyzji nowicjusza, nie widać w nim niepewności, skupia na sobie uwagę, skupia na sobie zasoby całego zespołu i dowozi te wyniki, bo nawet w przegranych to nie do końca były... Znaczy, nie, nawet nie do końca, to nie była jego wina. Ja się zgadzam, że to jest gość, który dobrze zastąpił rulera, ale nie jest na jego poziomie, tak porównując z tego turnieju, okay. Tak jakby ruler jest po prostu poziom nad każdym. Wydaje mi się, że z tym jest trudno dyskutować rzeczywiście. Właśnie, ale... wiesz, tak jakby porównując tylko formę z tego tak, turnieju. Tak, tak, ale przenosząc nawet... jednak to do mikroklimatu tej serii, ja postawię na Pace'a. Tak, Pace może być tym lepszym. Tak jak mówiłem, no widzieliśmy, co się działo na G2. Miewał mapy, na których był bardzo dobry, na których samodzielnie sprawiał, że G2 nie miało jak grać. Te flanki, które robił też jako strzelec swoją drogą, strzelec na flance, jak często to widzisz, sprawiały, że ciężko się po prostu grało jakkolwiek na niego i to był gość, który naprawdę robił fenomenalną robotę, ale kwestia jest też taka, że
Ja się zastanawiam, jak to będzie wyglądać, jeżeli Genji słabo wejdzie w tę serię. Co jeżeli zaczniemy od 1-0 BLG? Mieliśmy też dyskusję w ramach, nie teraz, ale widziałem przynajmniej w ramach filmiku zapowiadającego, no, że Bill mówił, że chciałby zagrać na człowieka, chciałby zrobić lane swap alejki w trakcie tej serii i zagrać na człowieka. To jest coś, co uważam, że byłoby bardzo interesujące zobaczyć. A te lane swapy już przecież w wykonaniu tak BLG miały miejsce. Słuchaj, jeszcze szybciutko wracając do LK. Sądzę, że jest jedno quality, które ten gość ma, niezachwiane i niepodważalne. Gdy on widzi okienko, gdy jest szansa, to z niej skorzysta. I świetnie się prezentuje zarówno na Aphelios'ie, jak i na Lucianie. To są jego dwa sztampowe wybory. Na Lucianie jest 100% win rate na tym turnieju. My z pewnością jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o strzelcach, o midlanerach, o toplanerach, o całej serii. Ale teraz zapraszamy Was na materiał zapowiadający nadchodzącą Best of 5. 항상 번번이 국제대회에서 좀 솔직히 아쉽지도 않게 계속 탈락하는 모습이 보여서 그때마다 많이 실망했는데 이번에는 그런 실수도 하지 않게 我觉得他们是没有京东厉害的，然后他们也输给T1，所以那我们也输给了京东，所以我觉得我们跟他们，我们肯定会赢他们。 我觉得多兰还是有一些很亮眼的操作的，但是我觉得他游戏整体的话，可能打法就是没有那么聪明吧，所以我会利用这一点赢下他。 경계대는 선수 맞지만 전혀 무서운 선수는 아니라고 생각하고 저도 어떻게 대처해야 할지 되게 많이 알고 있다고 생각하기 때문에 자신 있습니다. 我觉得所有人都知道，抽羽是一个对线强的中单，然后我也觉得他对线非常强吧。 其实我也是想打根基的时候，如果能换线，我也想去中路跟人对线，我想去中路交给他一把。 일단 지금까지 경기에서 BLG가 스왑 전략을 많이 선보였다고 생각이 드는데 수비 선수도 되게 구도를 잘 아는 선수이기 때문에 그냥 하던 대로 하면 이길 수 있을 거라고 생각합니다. 我可能想对多兰说，这次碰到我，我觉得你要惨了。然后 虽然说你们的中路很强，但是如果他踢了一把，那我就换去中路把他也打爆。 Dzisiaj jest żądny krwi. Nie dość, że sprawi, iż Doran będzie płakał, to jeżeli będzie trzeba, zrobi to, co będzie trzeba, czyli przeniesie się na mida i zmiażdży Chovy'ego. No, będziemy musieli go rozliczyć z tych obietnic, ale rozpoczynamy draft mapy numer 1. Nic dziwnego, że BLG pozbywa się Ahri, ale również nie jestem zdziwiony, że Genji w pierwszym banie wyklucza w takiej sytuacji Luciana. No tak, tego Luciana nie chcesz raczej widzieć, ani też nie jest jakimś specjalnym zaskoczeniem, i trzeba Jinx wziąć pod uwagę, zbanowana ani... po stronie BLG, kto wie, może sięgniemy nieco głębiej dzisiaj w kieszenie AD Carry. Najprawdopodobniej, wiesz, jednak Aphelios będzie otwarty i też pytanie, czy jako... Prawda? A może jednak Vi, którą Shun tak często grywał? Może Maokai byłby lepszy. Maokai także dostępny. I teraz Aphelios jest otwarty i możesz wziąć dżunglę, która będzie dobrą odpowiedzią, bądź ewentualnie, jeżeli nie masz priorytetu na Aphelios'a, możesz poczekać z tym oczywiście na dalszą rotację, bo to już też nie żyjemy zbytnio w czasach Maguire, w których grasz Aphelios też R1, R2, tak jak to kiedyś było. Za Jarakan o wiele bardziej możesz zagrać R1, R2, jeżeli chciałbyś to zrobić, zwłaszcza, że Rakan otwarty. To prawda, Zaya w tym sezonie okazała się bardzo silną bohaterką, ale mam wrażenie, że wraz z tymi kompozycjami front to back nieco osłabła, jeżeli chodzi o jej popularność, ze względu na ten brak zasięgu. Jinx po prostu sprawia, że może ją bić z takiego dystansu, który po prostu nie pozwala Zayi na dosięgnięcie przeciwnika. Aphelios, pomimo tego, że jest dostępny, zostanie kompletnie pominięty w pierwszym drafcie. Co jest dla mnie dosyć interesujące, biorąc pod uwagę tendencje obydwu zespołów na tym turnieju MSI. Ale Zeri wraz z Lulu to odpowiedź na Zaya Rakan.
To będzie prawdziwy, wyśmienity pokaz umiejętności w wykonaniu obydwu strzelców. No i już widzimy po pierwszej rotacji wyborów, w jaki sposób będą chciały grać te dwie drużyny. Możemy się spodziewać jakiegoś bruzera na topie najprawdopodobniej, ewentualnie pójście typowo w tanka dla Bina, ale raczej nie utożsamialibyśmy Bina typowo z takimi wyborami mocno tanki i Zeri, a raczej Elk na Zeri w tym przypadku, który będzie starał się stać za tymi najważniejszymi wyborami, tymi tankowatymi i grać po prostu taką typową kompozycję front to back, tak jak powiedziałeś, Tomku. Słuchaj, no to jest jego najczęściej wybierany heros w ramach rozgrywek LPL, tak samo jak i MSI. 70% winrate na przestrzeni 20 rozgrywek i niezwykle wysokie KD, bo tam w okolicach aż 10, ale my przechodzimy do dalszej części tego draftu. Rumble, którym Chovy przypalał przeciwników na przestrzeni poprzedniej serii, zostanie wykluczony bardzo dobrze, ale również odebrane silne możliwości górnej alei dla Bina. Bo mam wrażenie, że Gen.G musi zwracać uwagę na tego chińskiego top lanera. Doran klasycznie w ich kompozycji zawsze pełni rolę weaksidera. Gragasy, Sajony, takie wybory. Nie chcesz pozostawić Binowi w jego repertuarze herosów, które mogłyby bardzo mocno skarcić Dorana. I tutaj chcą to zrobić. Chcą zagrać AP mida i nie powiem, że AP topa, ale kogoś na topie, kto zagra ten typowy weaksider. Gragas pasuje idealnie, bo daje tobie jeszcze więcej inicjacji, którą i tak masz z Vi i Rakanem i do tego daje tobie ewentualnie deinicjację, jeżeli chodzi o to, co mogłoby BLG dla siebie spikować na B4, B5, więc fajnie, że last pick pozostaje dla Chovy'ego, będzie w stanie skontrować to, co wybierze dla siebie Yagao, a to będzie bardzo ważne w perspektywie tej rozgrywki, coś o czym mówiliśmy, Tomku, już na przestrzeni tego pre-show. Okej, wydaje mi się, że odpowiedź w postaci Renektona to jest... zdecydowanie bardziej podobała mi się Gwen. Gwen na tym turnieju często stanowi o tym, co to playnerzy mogą dodać od siebie. To są te trzy grosze, które mogą dorzucić, ale będzie to Jax, który bardzo często oglądany w tym zestawieniu na Gragasa, jakoś bardzo mocno na samej fazie liniowania nie naciśnie, ale skaluje się dobrze do późniejszych etapów rozgrywki, na bocznej alejce i w teamfightach. Liczyłem, że pikną Renektona, mimo że nie lubię bardzo Renektona, ale myślałem, że może dojść do sytuacji, w której będzie pik Renektona, Chovy weźmie dla siebie Yasuo i wtedy Renekton pójdzie w Yasuo i to jest ta totalna kontra, której się nie da grać. Byłoby to fajne do zobaczenia, ale najprawdopodobniej tego nie zobaczymy, mimo że Gragas i Vi są piknięte, więc to stapu jest mnóstwo dla Yasuo. Słuchaj. Tak, no ale wizja grania w Talię no raczej też nie jest jakoś specjalnie ochocza dla człowieka. Kompozycję BLG kompletuje Talia. Spoglądając w kierunku tego, co dotychczas wydraftowała dla siebie Gen.G, jest masa herosów, które zostaną w jakiś sposób ograniczone przez pole minowe Talii. Zazwyczaj kompozycje, które mają aż tak mocną inicjację, będą wrażliwe na umiejętności Talii. Dodatkowo, połącz to z Maokajem i bardzo łatwo jest gankować rywala, aczkolwiek w tej sytuacji sądzę, że Gen.G szybko sięgnie po obuwie Merkurego, które w tej grze wydaje się mieć ogromną wartość dla ich kompozycji. No i PLG raczej też bardzo szybko to zrobił, trzeba to też wziąć pod uwagę. Obuwie Merkurego to jedno, ale grasz w Lissandrę, grasz w Gragasa i zobacz na ilości CC. Vi ma CC, Lissandra ma CC, Gragas ma też również CC i Rakan oczywiście też będzie w stanie w razie czego cię podrzucić, odpalić swoje The Quickness. Kompozycja Gen.G jest o wiele, wiele łatwiejsza, ale jeżeli chodzi o lepszą kompozycję, ja bym chyba poszedł po prostu dla BLG, mają sporo dla siebie warunków zwycięstwa, ale to też zależy od tego, jak zagra Yagao. Widzieliśmy Yagao bardzo często, który gra tą Talią i nie wykorzystuje do końca Reverse Wall. To jest bardziej taka, nazwałbym to NPC Talia, która gra, jest, ale jej nie ma do końca. A jeżeli wykorzystają proaktywnie, będzie schodził ewentualnie w kierunku Elka, będzie schodzić w kierunku Bina i zarówno Bin, jak i Elk będą czuć się komfortowo z tym, że hej, mamy Talię i raz na no dosyć długi okres czasu, bo jednak ten Reverse Wall na samym początku ma dosyć długi cooldown, będzie w stanie nam pomóc, to wtedy jestem w stanie tutaj powiedzieć, że BLG rzeczywiście fajnie to wykorzystało. No wiesz, Bin powiedział, że zmiażdży do rana, jeżeli myśli, że Chovy mu pomoże, to wtedy zejdzie na mida i zmiażdży Chovy'ego. Teraz ma szansę udowodnić to, bo został piknięty Jax. Tak, ale mam wrażenie, że miażdżenie Gragasa na górnej alei jest bardzo trudnym zadaniem. Szczególnie w takim odizolowanym środowisku. Na pewno będzie musiał liczyć na częste wycieczki od swojego zespołu, ze względu na to, że Gragas jest po prostu no, niezwykle wytrzymałym i takim śliskim herosem. Trudno jest go w pełni ukarać. Mapa numer jeden jednak przed nami, moi drodzy. BLG, drugi slot z LPL, a może jednak Gen.G, mistrzowie poprzedniego sezonu LCK. Kto okaże się lepszy za 3, 4, a może nawet i 5 map? O tym wszystkim się przekonamy.
wiesz, te 5 map wcale nie jest tutaj niemożliwe, mimo że Bean powiedział, oni są o wiele słabsi, są słabsi od JDG, przegrali z T1 również i kwestia jest taka, że ta porażka z T1, ja rozumiem dlaczego Bean mówi, że no tak, przegrali z T1, ale wiesz, tam było 5 map. Te pierwsze dwie gry, które Gen.G przegrało, również były całkiem wyrównane, więc ja bym tutaj nie wykluczał. Ja bym tutaj nie wykluczał, że Gen.G jest mocne. Nie bez powodu są faworytami w tym spotkaniu. I Bean, ja doceniam jego pewność siebie, podoba mi się ta pewność siebie. No ale jeżeli coś powiedziałeś, to musisz powiedzieć, to musisz, wiesz, pokazałeś coś, powiedziałeś coś, teraz to zrób. To trzeba też i powiedzieć B, no może nawet i zrobić to, co zapowiadałeś w twoim pierwszym komunikacie. Wydaje się, że na samym początku troszeczkę mocniej wymieniać się będą reprezentanci dolnej alei po stronie PLG. W końcu przewaga zasięgu jest na ich korzyść. Ale tutaj Rakan i Vi po poziomie szóstym wydaje mi się, że będą głównym motorem napędowym dla całego Gen.G, żeby gankować, żeby kreować te akcje. Ale akurat w kwestii kreowania przestrzeni sądzę, że obydwie ekipy mają całkiem fajne argumenty, bo wracam do twojego take'u związanego z Yagao. Jeżeli rzeczywiście ściana tkaczki nie będzie wykorzystywana w odpowiedni sposób, to nieco zaniedbujesz ten potencjał talii, która ona wnosi wraz ze sobą na Rifta, ale połączenie Ultimate'a w postaci pnączy i połączenie Ultimate'a w postaci ściany sprawia, że BLG, walcząc o obiekty, jeżeli szybciej zjawią się na rzece, mogą zyskać gigantyczną przestrzeń, odgradzając rywali od obiektu, którym akurat się interesują. Pełna zgoda, Tomku. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale był bardzo ciekawy totem wizji postawiony koło Reda i to totem wizji ze strony drużyny czerwonej, który jednocześnie ubezpieczał, że Shun nie wybierze się do przeciwnego lasu i nie będzie tam jakiegoś invade'a wczesnego, co pozwala Pinatowi mieć pewność, że jego dżungla nadal na górze jest, że nie doszło tam do jakiegokolwiek invade'u i ewentualnie ubezpieczać oczywiście do rana, gdyby Shun chciałby się tam wybrać. Teraz ta informacja również jest, że Shun znajduje się na dolnej alejce z tego względu, że oczywiście on został zauważony Wardem koło tych raptorów, więc żadnego niebezpieczeństwa być nie powinno ani dla Delighta i Pejza, ani dla Dorana. Chyba, że w pojedynku jeden na jednego. No, najwięcej dzieje się aktualnie na topie. Żaden z top lanerów nie zdecydował się jednak na agresywne rozwiązanie z jakimś Ignite'em. Może tego poniekąd, no nie chcę powiedzieć, że się spodziewałem, ale nie byłbym zaskoczony, gdyby nie troluje się pojawić. Nie, on musi dopuszczować tą falę minionów i bezpiecznie wrócić do bazy. Ale Pinat nawet nie będzie gankował, nawet nie będzie próbował. Nie dopchnie, nie? Bo zobacz, no wiesz co, ona się nie zafrizuje. Ona będzie w tym momencie odbijała się w jego kierunku. Tak, tylko że kwestia jest taka, że Doran teraz ostatecznie wróci do bazy, również zmęczuje teleport ze strony Bina, bo ten tepek oczywiście zużyty ze strony Bina, będzie również zużyty ze strony Dorana. I to będzie powtórka tych wymian, ale tak jak powiedziałeś, obuwie Merkurego może być bardzo ważne. Pinat jest spóźniony na tą zagrywkę, ale Pace jakimś cudem ucieka z tego wszystkiego, chociaż nie wiem jak on się utrzymuje przy życiu, no Elk w końcu musiał go wykończyć. I w tym wszystkim BLG nie traci żadnego zawodnika, chociaż było piekielnie blisko. Pierwsza krew trafia na konto wicemistrzówski. I to jest ta kwestia, że Pinat, no on, wiesz, powrót do bazy to jedno, ale Shun jeszcze przed swoim powrotem do bazy coś zrobił na mapie i teraz widzimy tego efektu. Ostatecznie Pinat, fajnie, że się cofnął, fajnie, że zakupił dla siebie jakieś komponenty, ale nie zmieniło to absolutnie nic. I samonery spalone ze strony Elka, ze strony Ona również, no i ze strony Shuna cały komplet. Natomiast Pace, no musiał już po raz pierwszy zobaczyć szary ekran. Tak, wiesz, w tym wszystkim to jest League of Legends prezentowane przez ekipy z Azji. Twój jungler został zauważony na wardzie, na górnej stronie mapy i BLG od razu odpowiada, natychmiastowo. Ale smart ze strony Elka. Ten flash był genialny, tak by the way. Nie wiem, czy zauważyłeś ten flash do prawej, chyba, do góry. On chyba próbował przerzucić swoje Q w przeciwnika, żeby to nie zostało zablokowane przez miniony. Ale gdyby dostał drugiego tower shota w tamtej sytuacji, to pada, nie? Też, więc musiał to zrobić, krótko mówiąc. Tak, poczekał do ostatniego momentu, w którym dostał jednego tower shota i ten drugi tower shot, wiesz, już miał wychodzić i wtedy flash poleciał, więc bardzo fajnie rzucę na agro i to pozwoliło Elkowi jednocześnie na zgarnięcie eliminacji. I fakt, że zachował tutaj dla siebie klęsa, też jest bardzo ważny, bo zauważ, że ten klęs może być bardzo wartościowy w perspektywie walki na szóstym, siódmym poziomie. A może na jakimś smoku? Za 2,5 minuty pojawi się również Herald na mapie. I czy to oznacza jakąś przyspieszoną
rotację po stronie której z ekip. Raczej spodziewałbym się Gen.G, oni są nieco mocniejsi, wydaje się, na poziomie szóstym, bo mają tyle narzędzi, które im pozwalają zainicjować, które pozwalają im stworzyć warunki do walki. No i właśnie, pierwszy ruch w wykonaniu Czowiego na dolną rzekę. Nawet jeżeli nie uda się zgankować swoich pobratymców, to przynajmniej przejmą kontrolę nad Smokiem, który w tym momencie przez nich rozpoczynany. Czy fala minionów przez Pejza zostanie dopchana? Ale na to Shun wygląda. To sprawdzi. Zobacz to, on za chwilę postawi i rzuci tam albo swojego saplinga. Gdyby to Doran nie ma many, nie? To może by pogonił. Aż go tam korciło. Ojejku. A w tym wszystkim Czowi wyłapywany od następnego Ignite'a, ma także błysk i nawet pogoni za rywalem. Kto wyłapuje kogo? Bo to Czowi odwraca sytuację. Nie ma obrażeń. Ten bez błysku, ale chyba autoataki, chyba Ignite wystarczy i wreszcie eliminacja trafia na konto Czowiego. Proszę bardzo, fani tego sympatycznego midlanera z pewnością w tym momencie się cieszą, ale BLG w całym tym procesie było w stanie przeciwnikowi przeszkodzić w zrobieniu tego smoka, więc to jest wymiana życia ich dżunglera za odroczenie tej bestii na konto Gen.G. Czy odroczenie, czy może PLG ewentualnie po tym, jak Shun wróci, zdecyduje się na wzięcie tego smoka? Bo zobacz, Peanut totalnie poza pozycją. Reverse Wall w końcu użyte i Peanut chyba będzie musiał z tej sytuacji po prostu użyć błysku, którego nie ma jak użyć, bo użył go wcześniej. Och, nie było, co za tym nie idzie, było jest martwy. Orzeszek musiał tutaj upaść, bo Volt Breaker jest przecież dashem. Więc jeżeli ja go zagra swoje pole miniowe, to Peanut będzie natychmiastowo zestymowany. BLG świetnie odpowiada, bo dodatkowo dokładają w tym wszystkim inwazję do dżungli przeciwnika, odbierając blue buffa Czowiemu i w tym wszystkim zaczynają smoka. Chińska ekipa pokazuje się na przestrzeni tych wszystkich linii zdecydowanie lepiej od przeciwnika. Taka dominacja, by the way. Tak naprawdę mamy 8 minutę dopiero i to już jest 1000 przewagi i to jest czysty 1000 na konto Elka. Tak, to są dwie eliminacje dla Zeri, która będzie wspierana przez Lulu w tej rozgrywce. Na Zeri, która dla Elka najczęściej występowała. I widzieliśmy to na midzie. Tam było sporo CC. Pierw oczywiście Lisandra używa swojego ulta, potem Rakan podrzuca, potem Vi. Masz sporo CC, ta cała kompozycja ma sporo kontroli tłumu. Nie masz obrażeń aż tak dużo. Jeżeli ta kompozycja nie jest do przodu, brakuje tobie tych obrażeń. Jeżeli Pace nie jest do przodu, a widzimy co się dzieje, to nie masz po prostu jak wracać do tej rozgrywki. I to jest problem, który ja mam z kompozycją Gen.G. To jest to, co ja tutaj powiedziałem. Ta kompozycja jest łatwiejsza do wysnowbolowania, jest łatwiejsza do zagrania, ale jeżeli chodzi o lepszą kompozycję, jeżeli chodzi o kompozycję, która gra front to back, mówisz o kompozycji Gen.G? Tak. Że ma mniejszy potencjał, jeżeli chodzi o zadawane obrażenia, o tą eksplozywność. Ja się tutaj z tobą w pełni zgodzę. Dla mnie to jest kompozycja zaprojektowana z myślą o tym, że chcesz przeciwnika znaleźć i chcesz przeciwnika zniszczyć. Bo masz wiele umiejętności, które nie są wcale obszarowymi umiejętnościami, ale łatwym cecekiem na rywala. Mówię tutaj o Cease and Desist to Divide. To jest jeden klawisz, który musisz przycisnąć jako Peanut. To jest Czowi ze swoim lodowym grobowcem, którym także będzie przeciwników często atakował. A Elk może być w sporych tarapatach. Nie wiem, jest nie wiem, czy będzie. Jest dostępny zaraz, za chwilę, ale jakimś cudem udało mu się tego uniknąć. Obrażenia wpadają na konto Peanuta. I jeden za jednego. Nie. Wyjdzie z tej sytuacji. Dosłownie unika śmierci. O, koniuszek. Ale dobrze, że odpalił od razu Ultimate'a po to, żeby był w stanie chociaż część z tej fali czyścić, bo on wiedział o tym, okej, będę mieć kłopoty, ale jeżeli będę w stanie czyścić większość fali i zrobić jeden za jednego, to jest idealna sytuacja dla mnie, wtedy nic nie tracę. To jest jeden za jednego, plus czyszczę większość fali. Nie zrobił jeden za jednego ostatecznie, ale był w stanie czyścić z 4 chyba z 7 minionów, które tam co najważniejsze, teraz Pace nie dostaje w tym wszystkim dodatkowych plate'ów, które mógłby zgarnąć wraz z falą. No ta przewaga w złocie nadal na konto BLG, oczywiście to efekt między innymi różnicy CS-ów, która była na topie i która nadal jest zresztą na tym topie, tam 20 na konto Bina. Doran powiedział, że wie jak sobie z nim poradzić i to jest chyba część tego planu, wiesz, to jest troszeczkę na zasadzie, okej, oddam mu 20-25 CS-ów, ale potem jako Gragas. Ale to jest klasyka, to Doran wygląda w większości matchupów właśnie w taki sposób. No tak, to nie ma znaczenia, czy gra na Bina, czy gra na Zeusa. I to nawet nie jest kwestia tego, że narzekam na niego. Po prostu Peanut nie zna takiego pojęcia jak Górna Aleja. Gen.G też niespecjalnie tam się kwapi, żeby grać wokół Dorana, a który jednak często miewa wybitne występy, chociażby w ramach finałowych rozgrywek LCK. Mam wrażenie, że tam właśnie Doran dołożył te swoje 3 grosze, ale te 3 grosze przechyliły szale zwycięstwa. Ale trzeba mu oddać, że nie upadł. No tak, nie upadł. I to jest najważniejsze, to jest kompletnie fajne. 20 milionów w plecy, trudno. Jeden plate, trudno. Ale żyjesz, jesteś Gragasem, będziesz wciągał obrażenia, będziesz dorzucał beczki.
co najważniejsze, grasz na tej słabej stronie mapy, ale nie na tyle słabej, żeby upadać i żeby być kulą u nogi swojego zespołu. Nature's Grasp użyte ze strony Mokaja. To była walka o krawa. A, Blaber okay. Approve. To w porządku, to w takim razie wszystko jak najbardziej okej. Okay. Elk na górnej alejce, to musi zostać oczywiście zmeczowane przez dolną alejkę Genji. Herald zostanie puszczony, tak jak powiedziałeś. No i Doran, szybki recall, powrót na dolną alejkę, żeby starać się jakkolwiek sprawić, żeby... Ojej, on będzie musiał użyć TP-ka na dół, jeżeli chce sprawić, żeby Bin nie wziął tych plate. Ej, to jest tak dobre. A, i nawet nie wróci do bazy. Tak, więc nie wyda bo on nie chce, żeby Bin wziął jakiegokolwiek plate'a. I to jest kiepska informacja, bo to oznacza, że Bin ma przewagę teleporta. Więc teraz BLG będzie mogło to obrócić. Będą mogli właśnie cofnąć ewentualnie Elka i ona na mida slash bota. I teraz tepek ze strony Bina na topa. No nie! No BLG nie! BLG jest o krok, jeżeli nie o dwa. Do przodu względem swoich przeciwników. Ciekawe zagranie, to jest makro rozwiązanie, którego chyba nie spodziewaliśmy się do końca, chociaż ty, Kasper, je przewidziałeś. Wytłumacz mi, co to w takim razie znaczy dla przebiegu tej rozgrywki na przestrzeni kolejnych kilku minut. No przede wszystkim plan był taki chyba, że Bin zakładał, że Pace i Dalek nie zostaną na bocie i on będzie w stanie dzięki temu zyskać do siebie przewagę, bo miał przewagę teleporta, tak, nad Doranem z tego względu, że Doran musiał teleportować na dół. Ale przez to, że doszło do takiej sytuacji, a nie innej, gdzie D-Late razem z Pace'em cały czas starają się tą dolną alejkę pchać, to Doran wychodzi z założenia, że to jest dla niego ok. Czyli on wróci teraz na dolną alejkę i Elk razem z Onem będą dalej pushować, bądź razem, raczej tym razem sam Elk z tego względu, że on robi rotację w kierunku górnej rzeki. I Elk weźmie dla siebie solo plate'a, gdzie Doran najprawdopodobniej to odpuści. Tutaj do niczego więcej dojść nie powinno, bo zbyt tankowaty jest już Doran, on oczywiście skompletował dla siebie Roa. To Roa jeszcze nie wystakowane, ale sam fakt skompletowania tego przedmiotu daje bardzo dużo. A Bin, tak czy siak, wydaje mi się, że to zagranie z teleportem nie wyszło do końca tak, jak on sobie wyobrażał, bo myślę, że on liczył na to, że dolna alejka Genji zrikuluje po dopuszczowaniu tego wave'a, on tepnie i Doran będzie musiał wracać do niego i wtedy dzięki temu on będzie mieć przewagę. Tak. A przez to, że Pace razem z Lightem zostali, no to nie dało aż tak dużo, jak mogło dać. Chyba próbowali być zbyt sprytni reprezentanci BLG. To jest ten spryt, którego brakuje Doranowi, o którym mówił Bin. Mm-hmm. Ale jak jesteś zbyt sprytny, a może nawet zbyt cwany, to karma wraca. I nie chodzi o tą karmę na roli wspierającego nie, ale ona też wraca czasem. Tak, no, do mety no jeszcze może nie w pełni, ale chyba była na tym turnieju. Chociaż raz, nie pamiętam. Nie w każdym razie. Smok jest dostępny na mapie. Pierwszy został zgarnięty przez Genji, ale zastanawiam się, czy w tym momencie są wystarczająco silni, by podjąć walkę z przeciwnikiem. Ilość przedmiotów mitycznych praktycznie taka sama, ale po stronie Shuna pojawia się oczywiście Demonic Embrace. Chyba oddałem za plate, wiesz? Tylko ile tych plate'ów weźmie Chovy, bo jeszcze 15 sekund zostało tych plate'ów, więc jedno opancerzenie? No. Alisandra nie jest ekspertką w braniu plate'ów. Opina. Teleportacja ze strony Chovy'ego. Ale spóźniona, okay. Czy on zdąży do tej walki? Leciały pnącza. 1500 na tym smoku i Pinat mocno obijany. To niekomfortowa sytuacja dla niego. Odpalone deck witness ze strony Rakana! I to jest dopiero wejście! Ale pytanie, czy będą jednocześnie eliminacje w Elku w stanie opreszować do tyłu i to jest pierwsza eliminacja, która wpada na konto Shuna. I to wygląda całkiem nieźle dla BLG. Piórka ściągnięte, trzy osoby zrutowane. A co za tym idzie? Elk zgarnie dla siebie kolejną eliminację. To wyszło bardzo dobrze, ale nie dla Genji. Yagao to jeszcze wszystko domyka za pomocą swojej ściany tkaczki. Puchając na zimne, ale to są dwie eliminacje dla BLG. Do tego wszystkiego smok, który trafia na ich konto. I wydaje się, że oni zaznaczają swój... No nie! Kiedy Bin będzie dostępny Counter-Strike, czy Pace dołoży ten autoataczek? Level up sprawia, że te miniony go nie wykończą. Bliziutko Bin przesadził. Tak, Bin chciał polecieć tej podlimity, ale wyobraź sobie, jaki to był play, gdyby nie zabrakło tych 50 HP, czy tam 40 HP, ja chcę coś powtórkę, ja mam wrażenie, że on flashował do tyłu. W takiej sytuacji no, chyba było mądrzej w pełni pójść i zanurkować za przeciwnikiem, przynajmniej wymienić się jeden za jednego. Raz jeszcze, co tu się dokładnie stało? Wszystkie zasoby w kierunku Elka wysłane, ale on był w stanie jednym kocim ruchem i tym nie dalszym ma obrażeń. Za pomocą nie ma obrażeń, żeby wykluczyć Elka. On na pół HP, bo dostaje oczywiście Wild Growth od Ona. Ma shift boa. Elk ma totalną chillerę cały czas. No, nie powiem, że nie tknięty, ale nawet jeżeli jest tknięty, to jest nadal w bardzo dobrym spocie dla siebie, żeby przejść cały ten teamfight, więc
brakuje obrażeń po prostu. To jeszcze też nie jest ten moment, w którym Pace jest w stanie wysolować przeciwnych carry, nie? Więc brakuje drugiego. Póki był moment, w którym Pace w ogóle wszedł na to pole minowe, które no, nie było oznaczone, nie było rozbrojone. No i tam kilka ładunków wybuchło mu pod nogami, sprawiając, że musiał ratować się za pomocą Ultimate'a oraz błysku, które teraz nie będą dostępne na walkę o Heralda. Czy Gen.G rzeczywiście chce podejmować walkę z rywalem? Dwa błyski zainwestowane, żeby dorwać do rana, ale ten nie ma możliwości na ucieczkę. To jest Elk z kolejną eliminacją na swoje konto. PLG gra perfekcyjnie wokół swojego strzelca. To już 4 eliminacje z 5. Ileż dodatkowego złota jest w tym momencie na koncie Elka? Przed chwilą widzieliśmy to porównanie, tam ponad 1400 przewagi, no, która zwiększa się jeszcze bardziej w tym momencie. Tak jest i dziwna decyzja ze strony Dorana. Nie wiem do końca na co liczył, nawet nie miał błysku, który pomógłby mu uciec z tej sytuacji. Pace przepchnie środkową Malejkę, jest w tym wszystkim Chovy, ale czyżbyśmy mieli tutaj mieć walkę? No, na to wychodzi Maguire! Tylko Chovy totalnie obrażeń. Poza pozycją, Pace nie ma obrażeń, nie a Elk je ma! I Elk po prostu będzie w stanie wystrzelać przeciwników. Pace nie był w stanie ściągnąć piórek, ale to pali go Delight. To double kill na konto Rakana i w tej całej walce wychodzi na to, że Rakan jeszcze przez moment mógł przeżyć, ale on go wykończył. I ostatecznie Gen.G to kolejny przegrany skirmisz. Pojedynków wspierających wygrał on, ale wcześniej D-Light z podwójną eliminacją. Zwróciłem na to uwagę, 9 poziom do 7. Ciekawie to wyglądało, tak jakby Rakan niekoniecznie pełnił rolę wspierającego. Tak, no. Ale słuchaj, no, ta sytuacja i ta decyzja wręcz przypomina to, co wczoraj zrobił Faker z Zeusem, gdzie podejmują decyzję o rozpoczęciu walki w sytuacji deficytu liczebnego. 4-5, co prawie wyszło, ale prawie robi tutaj wielką no różnicę, Pace, bo gdyby Pace ściągnął te piórka, to łapie double killa, kto wie, może pogonić za onem i nagle wielki zastrzyk gotówki trafia na jego konto. Ale to i tak shutdown na konto D-Light, to co prawda, ale jest to shutdown. Dobra, to D-Light sięga po Infinity Edge w takim razie. Jak już skompletował Mercę i Shurelię, hej, wiesz. O tyle w sumie i temów, co ma on. No to, na, ale wiesz, nadal przed tą walką nie miał Mercy. I to jest jednak ważne. Ooo, Doran! Czy to jest stary Ultimate Urgota, w którym zamienili się miejscami? Doran będzie w stanie zgarnąć tą eliminację. Będzie? No nie wierzę, że... Będzie? No nie, będzie? Nie trafił tą beczką! No a nie trafiona beczka oznacza brak eliminacji. Yagao pozostaje przy życiu. Doran było tak blisko i znów... I znów Gen.G o krok, o włos Doran... od odwrócenia takiej sytuacji. Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś. Sylvan na pewno oglądał. Czy oglądałeś kiedyś Naruto na przykład? Nie. No to nie będziesz wiedzieć, o czym mówię, jak ci powiem, że zrobił tak zwany styl pijanego Rocka Lee, ale no Doran trochę tak gra. Tylko, że Rockowi Lee to wychodziło i on był w stanie dzięki temu robić niesamowite uniki i tak dalej, a Doran chyba tą pierwszą część tego zadania zostawił, drugą już nie. Fatalnie póki co ze strony Dorana. Dopiero co chwaliliśmy, że nie upadł i jest 20 CS-ów do tyłu i to nie jest wcale takie złe. Nadal jest około 20, ale upadł już trzykrotnie, więc Doran nie wygląda najlepiej. Mimo to Gen.G, 1000 deficytu, to nadal ale on się nie powiększa. Nie jest aż najmniej tak tyle, że on się nie powiększa, bo mamy wrażenie od 10 minut. Mamy wrażenie, że od 10 minut BLG kontroluje tą rozgrywkę, a jednak Gen.G jakimś cudem utrzymuje się w tym rezultacie, w którym Chovy może upaść. Jest oczywiście dostępna Zonia, jest także i Ultimate. Chovy jednak z Zoni nie kliknie i Doran w tym momencie nie. Na celowniku. Doran ma szansę upaść po raz czwarty i tak się znów dzieje. Bin obnaża słabości przeciwnika, wskakuje dalej, to jest eliminacja dla Elka. No i teraz jednak widzimy, że te 1000 sztuk złota w rzeczywistości to jest zdecydowanie większa przewaga dla BLG. Biegną po smoka piekielnego, co prawda drugi dopiero w tej rozgrywce, ale jeżeli uda się zdobyć tę duszę, będzie to gigantyczne wzmocnienie dla wszystkich reprezentantów chińskiej formacji. Nie ma obrażeń w tym drafcie. Nie ma. Damage check nie istnieje. Tak jakby ten draft albo snowballuje, albo nie gra i wylosowało to drugie. No i widocznie nie nadeszła odwilż i żadnych i mają śnieżek ogromnego nie pecha zawodnicy Gen.G, że wszystkie, ale to absolutnie wszystkie zasoby poszły do carry tego zespołu. Bo kto jest carry? Czy jest to Maokai? Nie. Czy jest to Talia? Nie. Jest to Zeri? Jest to Jax na side. Kto ma 3 kile? Jax. Kto ma 6 kili? Zeri. Gdzie jest największa przewaga? U AD carry i na topie. 3000 damage'a zrobił Bin, 2000 zrobił Elk, skompletował właśnie na Warwick Quickblaze.
ta gra, jeżeli nie zrobi Gen.G czegoś magicznego, jest po prostu skończona. Też odczuwam podobnie, Kasper. Pomimo tego, że przed chwilą mówiliśmy o tysięcznej przewadze, BLG tą przewagę umieściło w odpowiednich zawodnikach i teraz dodatkowo ją powiększyli. Możliwe, że wraz z pojawieniem się Barona na Shora będą kroczyli ku zwycięstwu w tej rozgrywce coraz szybciej. Wczoraj wystarczyła jedna solidna walka drużynowa, żeby w 24 minucie praktycznie dwukrotnie zakończyć mecze w serii pomiędzy T1 a JDG. I kto wie, może właśnie nadchodzimy do tego kulminacyjnego momentu, który poznaliśmy wczoraj. 11-5, jeżeli chodzi o eliminację, jeżeli chodzi o złoto, no tak jak powiedziałeś, Tomku, przed chwilą mówiliśmy, że 1000, teraz tych tysięcy są ponad 3. I to będzie problem, żeby jakkolwiek zmeczować siłę BLG, bo ja się nie martwię o to, czy Gen.G jest w stanie to zrobić, bo znamy tą ekipę, to jest pierwszy seed z LCK. Tak jakby pierwszy seed z Korei. Myślisz sobie, potęga. Tylko że ten pierwszy seed z Korei nie jest tak mocny, jak był, kiedy wygrał Koreę. To jest coś, o czym The Faken między innymi mówił, kiedy mieliśmy okazję oglądać ten mecz na T1 bodajże. Że no brakuje tego jak Gen.G wyglądało, kiedy wygrywali Koreę. Teraz już tak nie wyglądają. Teraz pojawiły się wady. Doran nie performuje tak dobrze. Pace, jasne. On nadal jest w stanie robić impact, coś, o czym widzieliśmy oczywiście na tym teamfightie na midzie, gdyby był w stanie ściągnąć piórka, no to by naprawdę wyglądało zupełnie inaczej, ale tutaj od early game'u są problemy. To nie jest tak, że BLG miał jeden lucky teamfight, dzięki czemu byli w stanie to wygrać, tylko oni od początku kontrolują po prostu tą rozrywkę. Słuchaj, no Elk po raz trzeci zniszczył tego samego Warda, którego znów stawia tam D-Light i wiecie, to jest trochę tak jak w Matrixie Neo zobaczył dwa razy tego czarnego kota przechodzącego i się zastanowił, czy to jest może jakiś glitch w Matrixie, bo tyle złota, które wpadło w konto Elka tylko za sprawą tych kontrolnych wardów, to sam on wie najlepiej, ale zgodzę się z tobą. I dodatkowo dochodzi do tego jeszcze, słuchaj, zmiana w mecie, która w sporym stopniu uderzyła w Gen.G. Wydaje mi się, że Chovy był tym gościem w rozgrywkach koreańskich, który tak dobrze performował, gdy skupiał się w pełni na sobie. I teraz pomimo tego, że gra Lissandrę, także bardzo dużo czasu spędza w taki dosyć samolubny sposób, farmiąc na bocznej alei, ale to też nie chcę mu specjalnie zarzucać, no to też jest znowu Chovy, który sobie dodrukowuje miniony, dofarmia sobie miniony na wave'ie, tak? Jego wave'y nie składają się z 6 czy z 7 minionów, tylko z 12, biorąc pod uwagę, jak często, jak regularnie. Tak, jeden wave dla niego to produkuje. 2 dla oponenta. Dokładnie, dosłownie tak. On grając z Lissandrą w tym momencie ma 240 milionów, a dopiero co dochodzi do 24 minuty. Teleportacja na plecy, ale świetna ultimate od Krzuna. Tylko za kogo się oni wezmą? No właśnie, teraz zapina! Aha. On nadal był w stanie wytrwać całkiem długo, Chovy również całkiem nieźle, ale to jeden za jednego, midlaner za top lanera, ale to jest dobre dla Gen.G. Tak, to jest shutdown z Jaxa. Gen.G bierze w ciemno. A przez to, że Bin, mówiliśmy o tym, może nie ma obrażeń, ale jest mnóstwo CS-ków, Bin mógłby temu zapobiec klikając zegarek, ale nie masz jak kliknąć zegarek, jeżeli jesteś podrzucony. No nie masz kiedy, nie masz jak. Te merce też nie mają żadnego znaczenia, twój błysk, nie można z niego skorzystać w tej sytuacji. Nie ma jak i ostatecznie Gen.G będzie musiał jakoś odpowiedzieć na to rozpoczęcie Barona na Shora, ale on wygląda sytuacja z ultimate'ami, tym zdecydowanie więcej na konto BLG. Jedynie pnącza od Maekaja nie są jeszcze dostępne. No i teraz pytanie, jak Gen.G będzie chciał rozegrać najbliższe minuty, bo te punkty mocy poniekąd się pojawiły. Jest na Warwick Quickbase, również u Paze'a, to nadal strata jednego pełnego przedmiotu, jasne, to dosyć sporo, ale no mimo to Zaya na dwóch przedmiotach jest silniejsza niż Zaya na półtorej. Mhm. Mimo wszystko wolałbym zobaczyć u Elka Infinity Edge. To jest raczej ten wariant, który częściej widujemy, gdy u boku Zeri pojawia się Enchanter. Ta możliwość pilowania. Z drugiej strony też jestem w stanie zrozumieć, przeciwnicy mają masę możliwości i narzędzi, żeby dostać się do Zeri, więc może ten dodatkowy Ability Haste jej w jakimś stopniu pomoże. Także same ataki, które redukują czas odnowienia pozostałych umiejętności. W każdym razie BLG przejęło za darmo tego trzeciego smoka i znów na celownik biorą Bina. Ten jednak tym razem nie będzie miał żadnych problemów z ucieczką. I w perspektywie gry, która potrwa dłużej, BLG zyskuje więcej. Odnoszę takie wrażenie. BLG skaluje mocniej.
skaluje lepiej. Mogą uruchomić boczną aleję z wykorzystaniem Bina. Zaraz będą mieli dostęp do tej duszy, jeżeli Genji nic z tym nie zrobi. No 3000 deficytu to jeden niezły przedmiot, który można sobie zakupić. I zgodzę się z tym, co powiedziałeś, Matwaja. Skalują lepiej, mają Zeri, mają Jaxa, który będzie większym zagrożeniem na side niż kiedykolwiek zagrożeniem byłby Gragas. Przede wszystkim ta Zeri, myślę, że jeżeli zagra dobry teamfight front to back, to ta gra jest skończona. Tylko no, musi zagrać dobry teamfight front to back, tak? A przedmioty, które już ma, poniekąd na to pozwalają i niezła rotacja ze strony Gen.G, tylko pytanie, czy dobrze to obliczyli, bo to jest wzięta na dole wieża. Ale ten baron spada naprawdę Doran szybko, Doran czeka, teraz teleportacja Dorana. Okej, okay, dobra, czyli stracili dwa tepeki za wieżę. Ale jaka Doran. Ogo świetnie przerzucił go, Doran jest naprawdę bardzo wytrzymały. Ucieknie przez ścianę. Baron lekko się zresetował, ale BLG nie odpuszcza, cały czas go atakują. No i teraz próba wyzaunowania Binata, to jest najważniejszy cel. Idzie na nieźle. Plecy w tym wszystkim chodzi, ale nie, eliminacja. Przepraszam, Baron trafia na konto Elka i ten Gen.G musi się wycofać. Nie chcą powtórzyć błędów T1 czy JDG z poprzedniej rozgrywki, z poprzedniej serii Best of Five. Nie chcą tego wszystkiego zawierzyć jednemu teamfightowi, ale wchodzi to o, wszystko. Bin! Doran jednak Bin z eliminacją, z Counter-Strike'em i pierwsza mapa może właśnie w tym momencie paść łupem BLG. Nie no, Bin, absolutny szef i chcieliśmy zobaczyć od niego. Powiedział... Pierw zniszczę ciebie na topie, potem zniszczę człowieka na midzie. Krok numer jeden zrobiony. Tak jakby po Doranie nie ma czego zbierać. Jak powiedział, po tej tak mapie. Zrobił. Teraz czas wywiązać się. Ten tepek odbina za chwilę. Na miniony. I kończę no tą topę. Nie ma o czym gadać, 15 sekund do Pejza. Nawet te miniony, które D-Light próbuje odciągnąć, nic nie zmienią. Pierwsza mapa wpada na konto BLG. Walka drużynowa po Baronie wystarczyły i tak jak wczoraj, przed 30 minutą. Jeden potężny teamfight determinuje o zwycięzcy. BLG rozpoczyna od wyniku 1-0. Pytanie, czy Gen.G będzie w stanie od razu natychmiastowo odpowiedzieć, wyrównując wynik serii, czy będą potrzebowali więcej czasu. O tym wszystkim dowiemy się jednak po krótkiej przerwie.
don't even catch back. Yeah, you gather round, spatula blitz. The monsters attack, it's the championship. Spatula Fallopians, it's time to finish this. Season up with a monster cook-off. Monster slice, dice, and synergize. For a taste of that spicy prize. Superhero squad's going off to the chase. Cooking up the meta with fresh flavor and taste. Chop, 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 all the way to the top. Where to go, the spatula is right there to be caught. Feast your eyes and delight your minds on the best comp fries you could ever find. Monsters attack. Come watch with the pack. Monsters attack. Get back with a snack. Listen, TFT Monsters Attack Championship. BLG o jeden krok bliżej zwycięstwa w tej serii i zmierzenia się z T1 w walce o wielki finał MSI. Bin nadal próbuje odzyskać tytuł mistrzowski z poprzedniego roku. Robi to własnymi rękami, bo tak jak powiedział, tak też i zrobił. Doran zapłakany po mapie numer 1, gdzie jego Gragas został kompletnie wgnieciony w glebę. No niestety, to było brutalne, to było złe i niemoralne ze strony Bina. Ale nie zmienia to faktu, że ostatecznie Bin pokazał swoją wyższość i powiem nawet więcej. To troszeczkę zmienia nam całość tej serii, bo mówiliśmy o tym, że no, Genji jest faworytem i tak dalej, i tak dalej. BLG właśnie totalnie zastępowało ich. To nawet nie było bliskie od tego momentu, w którym wyłapali ich na midzie, to była jednostronna rozgrywka i warto zauważyć, że to też nie była taka kontrolowana gra, którą musieli kontrolować od pierwszej do ostatniej minuty. Oni wzięli jednego na szora i to skończyli. Wiesz, nie potrzebowali robić rozwilonego nacierania, brać top tier dwójki, bot tier dwójki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wygrałem team fight na midzie, koniec. Tyle. Mhm. I to jest prostota jednego wygranego team fightu, ale o tym może porozmawiamy za chwilę, bo mamy również pytanko, Tomku. Od Asara. Zastanawia się, czy format regionów jest sprawiedliwy. Skoro LEC to śmietanka Europy, to dlaczego LCK i LPL nie powinny rywalizować we formacie pokroju LEC-a? Równie dobrze powinniśmy posłać mistrzów Ultraligi. Ale odklejka wleciała z całym szacunkiem do pana Asara, ale... Próbuję rozkminić, zrozumieć jeszcze raz może przeczytać. Nie, chodzi o to, że czemu każdy nie ma tego samego formatu. Mm. Rozumiesz? Czemu każdy nie ma formatu taki, jak jest w LEC-u? Czemu LCK nie ma formatu taki, jak jest w LEC-u? Czemu LPL nie ma formatu taki, jak jest w LEC-u? I to jest pytanie, na które warto odpowiedzieć, ale nie można oczekiwać od innych... Wiesz, to jest tak jakbyś powiedział, że... No dobra, ale to czemu każda liga regionalna na przykład, wiesz, powinna mieć, jeżeli miałyby inne formaty, zakładam, porównujemy Ultraligę do Superligi na przykład, każda powinna mieć identyczny format. Godziny spotkań powinny być również te same. Ilość spotkań w tygodniu powinna być również ta sama. No, to jest tylko i wyłącznie kwestia LEC-a, że jest taki, a nie inny format i czy ten format teraz wygląda w ten sposób. Oni mogliby go zmienić w ten sposób. Tak zakładam przynajmniej. Słuchaj, mój dobry człowieku, ja uważam, że to LEC mogłoby mieć taki format jak LCK czy LPL. Tak, właśnie o tym mówię, że mogliby to zrobić właśnie w ten sposób, żeby organizatorzy lig mają dowolność w organizowaniu swoich lig i w przygotowywaniu formatu. LEC zdecydował się na taki w tym roku, ale no niestety to nie popłaca i przede wszystkim to format MSI w tym roku pokazuje i
eksponuje słabość zachodnich lig. Więc wydaje mi się, że to my jako Zachód powinniśmy wyciągać wnioski z formatu drużyn grających w Azji. No i przede wszystkim wyciągać wnioski, które pozwolą nam lepiej performować na turnieju rangi Mistrzostw Świata pod koniec tego roku. No ten format miał sprawić, że będziemy w czystej teorii, że ta dziura, że tak powiem, zmniejszy się, tak? Że ta różnica nie będzie aż tak spora, a... No wyszło tak, a nie inaczej, że nadal ta różnica jest dosyć spora, ta dodatkowa ilość best of trójek, best of piątek nic nie zmieniła. I czy gdybyśmy mieli taki format jak w Lecu albo w LPL-u byłoby inaczej? Może, no ale ciężko powiedzieć, tak? No na ten moment nadal diff jest dosyć spory. Może kiedyś będziemy mieli taki format i będziemy w stanie się przekonać, czy rzeczywiście sporo to zmieniło. Słuchaj, zmiana stron, jeżeli chodzi o drugą mapę tej serii. Gen.G wskakuje na Blue Side i od razu to także wpływa na drafty obydwu ekip. Eni z Wukongiem, ja lubię to połączenie. Wczoraj działało świetnie dla reprezentantów JDG. Wydaje mi się, że Pinatchowi mogą zreplikować ten sukces. No i co? Jinx po jednej stronie, więc Handshake, Aphelios od razu w odpowiedzi. Po drugiej nie zobaczymy ani Zeri, ani Luciana, ani tej Zai z Rakanem z poprzedniego draftu. Więc zupełnie inna kompozycja dla obydwu ekip w ramach mapy numer 2 przed nami. No i będzie ten Aphelios tym razem dla Pejza. W odpowiedzi BLG, siostrzany duet, będzie Jinx, będzie Vi również. Do tego wszystkiego dobrana Ahri, czyli również jakieś warunki zwycięstwa zostały już zaznaczone. Teraz warto zaznaczyć BLG po stronie czerwonej. Co za tym idzie, możliwość last picka dla Bina właśnie, no bo zakładam, że skoro jest taka opcja, to raczej dla niego będą woleli to wybrać niż potencjalnie dla pewnie zabierą więcej do playnerów w tym momencie bez Gragasa, bez... bez tego Kasantę na górze maleje. Co w takim razie dalej? Można także pozbyć się wspierających, którzy dobrze parowaliby się z Aphelios'em. W końcu kolejny wybór należy do BLG, więc jeżeli wykluczą dwóch wspierających, wybiorą kolejnego dla siebie. D-Light nie będzie miał aż tak wszechstronnego champion poolu dostępnego dla samego siebie. No i ten Jax zmanowany, więc Jaxem również Bin tutaj nie zagra, ale pamiętajmy, to jest gość, który może wybrać wszystko dla siebie i może wszystkim wywieźć. Jeżeli natomiast chodzi o BLG dolną alejkę, co chciałbym tam zobaczyć, Thresh? Fajny na pewno z Jinx, myślę, że byłby o tyle wartościowy, że nie tylko zabierasz Thresha z połączenia z Aphelios'em, które również jest bardzo mocne, co zapewniasz sobie również bardzo fajne połączenie. Ewentualnie, jeżeli masz bardzo mocny nacisk na to, żeby zagrać Enchanterem, możesz to zrobić, ale Lulu zbanowana, Janę widzieliśmy w rękach Mickey X'a niejednokrotnie. Może Braum, o nim także myślę w perspektywie wyborów dostępnych dla BLG, bo jednak tych wspierających zbyt wielu już nie ma. Nie zapominajmy jednak o możliwości przesunięcia Eni na rolę wspierającego. To nadal jest szansa dla Gen.G, żeby wyjść jakoś z tej drugiej fazy draftowania obronną ręką. Tylko, że wtedy raczej chciałbyś teraz wybrać to Planera i ewentualnie Brauma na last picku. Z tego względu, że jeżeli teraz wybierzesz to Planera, no to już zmuszasz Gen.G do wyboru dla siebie supporta w rotacji 4-5. Leona byłaby interesująca, ale Braum tak po prostu byłby... O, ciekawy. Blitz. Dawno nie widzieliśmy dobrego Blitza, no ale on tylko pokazuje, raczej nie pójdzie pod poddymkę. To będzie ten Brown najprawdopodobniej. Ale Blitzcrank w tym turnieju zyskał na popularności. Często go oglądaliśmy chociażby w repertuarze Kerry, który serwował nam niezwykle huczne i celne hooki. Po drugiej stronie jednak no coś, co w Korei jest dosyć standardowym wyborem właśnie w postaci tego Tahmkencha, postać, która wyciąga swoich sojuszników z trudnych opresji i gdy grasz przeciwko Ahri, gdy grasz przeciwko Vi, ten Tahmkench wydaje się być naturalnym wyborem dla reprezentantów Gen.G. Zwłaszcza, że jeszcze top laner do piknięcia. Takim top lanerem, który mógłby zostać wybrany dla Bina, byłby ten Kassantek, gdyby nie został zbanowany oczywiście. Jestem bardzo ciekaw, na co Bin się ostatecznie zdecyduje, bo ta pula, tak jak powiedziałeś Tomku, ona już mocno uszczuplona. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ornn dla Dorana, to mi się podoba. Jak już ma grać Wingside, no Gwen, to musi być Gwen moim zdaniem. To był natychmiastowy wybór. Bin znowu wskakuje na postać, którą może kierować swoją ekipę, która będzie działała na bocznej alei,
jeżeli chcesz mocniej przycisnąć, no to naturalnie sięgniesz po tego Nashor Stufa, ale jeżeli Bean będzie wymagany w walkach drużynowych, wokół tego skonstruowany jest plan na rozgrywkę po stronie BLG, no to wtedy troszeczkę ulegnie zmianie ten build. W każdym razie, no BLG kontynuuje ten draftowy system, w którym Bean dostaje postać, dzięki której może bardzo mocno odcisnąć się na rozgrywce. No i czy tak będzie w takim razie, bo zgadzam się, Gwen zdecydowanie może być tym carry sidelane'owym i to kompozycja, która jest poniekąd bardzo podobna. Znowu hyper carry dla Elka i do tego oczywiście carry dla Bina, więc to się nie zmienia. To jest typowy styl BLG, ale mam wrażenie, że Genji tym razem wybrało dla siebie troszeczkę lepsze narzędzia i gdybym miał wybierać drużynę, która bardziej mi się podoba, jeżeli chodzi o wybory na tą oczywiście mapę numer 2, to byłoby to tym razem Genji. Sądzę, że te drafty, jeżeli wyjąłbyś się na tą przestrzeń teoretyczną, rzeczywiście dają nieco więcej możliwości i narzędzi samemu Genji. Dodatkowo jestem zadowolony, że Chovy wskakuje na nieco bardziej influential postać, właśnie w postaci tej Annie. W połączeniu z Wukongiem to jest bardzo solidny duet, jeżeli chodzi o przygotowanie wszelkiego rodzaju walk, no to oraz zapewnienie możliwości na wszelkiego rodzaju inicjacje. No te łapanki z Annie, Wukongiem po levelu 6, jeżeli kogoś zestunujesz, to potem dołożenie tylko i wyłącznie tak naprawdę cyklonu Wukonga i ta osoba dostaje taki burst, że bardzo ciężko się gra na to. Naprawdę, bardzo ciężko się gra. No, sądzę, że przeciwko Wukongowi i Annie przydałby się taki tamkęcz, bo on często w pierwsze tempo jest w stanie pożreć swojego sojusznika, który akurat jest na celowniku rywala. No ale ten znajduje się w kompozycji Genji. Warto zauważyć, Pace gra bez klęsa, więc nie będzie w stanie sklęsować Exhausta ze strony Ona. Exhausta, Charma, tych puzzli jest kilka umiejętności, które Pace będzie miał, wiesz, z którymi będzie miał tarapaty, ale tutaj w roli klęza przecież ma tam Kencha. No tak, tylko że po poziomie szóstym, to jest ważne do zaznaczenia i zgadzam się, tam Kencha może być jak najbardziej klęsem, ale też warto zauważyć tą różnicę, która jest pomiędzy twoim takim protective supportem, a klęsem, że kiedy masz klęsa, nadal robisz te obrażenia, wiesz, klikasz klęs, robisz obrażenia, kiedy masz tam Kencha, on cię zje, jesteś w tym brzuchu i to jest te kilka bardzo ważnych sekund, których twoi hypercary w tym przypadku, albo raczej twój hypercary, bo tutaj mówimy oczywiście o liczbie pojedynczej, no nie robi tych bardzo kluczowych obrażeń. A to jest te kilka sekund, gdy Jinx może złapać resety, gdy Jinx może się podekscytować i napędzić. Trzeba będzie operować umiejętnie tym pożarciem w repertuarze Tahm Kencha, żeby maksymalizować zyski i straty. No i kto pierwszy pokaże swoją dominację, na której Salek? To jest to pytanie, bo Bean już niejednokrotnie pokazał swoją dominację, jeżeli chodzi o jakieś trady. Jeżeli chodzi o Chovy'ego, no to widzimy, on tutaj nie będzie się patyczkował. Podejście, niezły tradzik, od razu najprawdopodobniej sforsowanie, jaka o tak jest, do użycia swojej potki. Tak się żyje jako Chovy. No, on akurat w perspektywie indywidualnych umiejętności nie mamy nic do zarzucenia. Ale zobacz, jak ten cały czas podchodzi tutaj, autosek tutaj spell. Cały czas stara się sprawić, że ciężej będzie się grało tej Ahri, że będzie jeszcze mocniej obijana. Dlatego tym bardziej interesujące będzie zobaczenie, w jaki sposób Chung chciałby ewentualnie pomóc oczywiście Yagao na tej środkowej alce, jeżeli to dalej tak będzie wyglądało, bo jedna podka spalona, HP też nie na najgorszym punkcie jeszcze, ale pamiętajmy, no tutaj trzeba uważać Annie i Wukong. Nawet przed poziomem szóstym już mogą być bardzo, bardzo mocni. Mhm. No wiesz, Vi z Ahri jednak to jest ten duet, który znów ma za zadanie znaleźć i zniszczyć przeciwnika. To są duety, to jest wsparcie, które na tym turnieju widzieliśmy już w wielu obliczach i bardzo dobrze znamy jego potencjał. Elk teraz jednak na jego konto jest inicjacja. On skakuje, ale tam spore problemy. Elk wycofa się z tego wszystkiego, jednak podrzucony przez Tahm Kencha nie miał żadnych szans, by pozostać przy życiu. Świetnie on jest w stanie zablokować Q, ale to jest idealna wymiana od Genji. No tak, tylko pytanie, czy nie stracą tego na środkowej alejce. Tutaj Chovy może być zmuszony do użycia swojego błysku, gdyby był podrzucony i szczarmowany, ale ten czarm nie będzie wystarczający, ale jak najbardziej Shun dokończy dzieła zniszczenia i to pierwsza krew
na konto Shuna na dole. Pinat nie ma jak odpowiedzieć i to po prostu wygrana ponownie na konto BLG. Tak, słuchaj, po raz kolejny, analogicznie do mapy numer 1, Genji jest spóźniony ze swoim zagraniem. Teleportacja od Yagao, on złapie całkiem sporą falę minionów tutaj. Ale Elk nie zmierza na środek, tylko na bota, a na topie Bin rozpoczyna królowanie na bocznej alei i... Czekaj, czy on szuka solowej eliminacji? Tam brakuje jeszcze jednego auto-ataku! Co jest Bin? Solo killem na topie! Ja bardziej zapytam, co jest Doran? Tak jakby... On miał czas na reakcję! Znaczy, on miał całą pierwszą mapę na przemyślenie tego, co się działo. Zaliczył 5 dętek, z czego 3 były od Bina. Po czym wchodzisz na mapę numer 2, 4 minuty i padasz w ten sam sposób. I to jest tragedia, bo nie dość, że zużywasz TP-ka, którego Bin nie musi zużyć, z tego względu, że on będzie w stanie go zachować, bo ta fala będzie się puszczać w jego stronę, to jeszcze oddajesz ogromny power spike na konto tej Gwen. To Leeching Clear już teraz zakupiony. No, tak szczerze, to troszeczkę dla mnie wygląda jak powtórka z mapy numer 1, Magwaja. Kurczę, a Pace z Delightem rozpoczęli tą mapę w tak fantastyczny sposób. Ta wymiana zapewniła im rozbicie fali minionów, zapewniła im także dostęp do pancerzeń na wieży przeciwnika. Jednak wszystko zostało roztrwonione przez Chovy'ego i Dorana. Chovy, co prawda, był przeciśnięty przez rywali w postaci Shuna oraz Yagao, ale Doran znalazł się w sytuacji, z której spokojnie mógł uciec. Miał tam wiele okazji, żeby wykorzystać ten błysk. I po co mu ten błysk teraz, gdy oddał eliminację solową na konto rywala? No Pinat, żeby on nie był tutaj zmuszony do użycia swojego błysku. Shun nie przejmuje się zbytnio jego obecnością, po prostu wejdzie mu do dżungli. No tutaj malutka przewaga, jeżeli chodzi o przedmioty, ale nie powinno to odgrywać aż tak kluczowej roli. W każdym razie Shun po prostu zabiera sprzed nosa Pinata te raptory. No i ucieknie przez ścianę. Wszystko jak najbardziej na spokojnie rozegrane. Chovy z niezłym trade'em, ale ostatecznie to większego efektu mieć nie powinno. Chyba, że tylko będzie pierwszy Genji na rzece, będzie chciało pójść dalej. Yagao mocno pobijany, on również. D-Light zeslowuje i Pinat zgarnie tą eliminację, albo będzie to nawet Chovy. Więc nagroda pocieszenia? Myślę, że tak możemy to nazwać na konto Chovy'ego. Chyba w złym momencie BLG rozpoczęło tą walkę. Nie do końca mieli ku temu predyspozycję. Yagao bardzo mocno poobijany na środku. Nawet jeżeli byłby w stanie dołączyć do walki z resztą drużyny, miał 200 punktów zdrowia. No i także Tahmkench, który świetnie wykorzystywany przez Delighta w tych wczesnych etapach rozgrywki do podejmowania częstych walk. No ale słuchaj, no BLG nie musiało tutaj w ogóle się bić z przeciwnikiem. To prawda, ale fajnie widzieć Gen G. Skakuje w to wszystko Delight. Może poczuli, że wraz z Braumem będą w stanie rozbić wielokrotnie te puzzle? Ale nie udało. Przede wszystkim fajnie widzieć Gen G, które decyduje się na inicjację same z siebie, wiesz. Brakowało mi tego na mapie numer 1. Zauważ, że większość walk, które gdzieś tam do nich dochodziło, były podyktowane tym, że no raczej to BLG próbowało szukać. A tutaj Genji poszukało i Genji znalazło i mimo tej straty, jeżeli chodzi o tą jedną eliminację i tej bardzo bolesnej, bo ta oczywiście na konto Bina, nadal to jest praktycznie remis złośnia. Ta przewaga 200-300 to nie jest taki big deal. I przede wszystkim smok heksechowy zgarnięty, a drugi jest chemtechowy, co jednocześnie wylosuje bardzo, bardzo przyjemną duszę dla kogokolwiek, kto bardziej tą duszą zainteresowany będzie. Dokładnie tak, Kasprze. Ogólnie mam wrażenie, że na tym turnieju meta tak się wykreowała, że drużyna, która jako pierwsza rozpoczyna, częściej wygrywa te walki. No i tutaj przewaga inicjacji na konto Gen G, gdyż Delight, a w tym wszystkim się po prostu pojawił. BLG, 8 minuta, rotacja w wykonaniu ich dolnej alei, którzy byli w stanie doprowadzić całkiem sporo falę minionów do wieży przeciwnika. I chcieli także zainterweniować, pomóc na Heraldzie, ale ta pomoc nie będzie wymagana, gdyż Yagao zdobywa priorytet, gdyż Bin od dłuższego czasu króluje na topie i jest w stanie Shunowi w tym wszystkim asystować. Odnośnie królowania, Pace zdecydowanie chciałby pokrólować sobie na dolnej alejce. Tutaj posiadanie czakramów zdecydowanie ułatwia branie tych plate'ów jednego za drugim. Typowy trade, który mógł zostać tutaj zagrany. Fakt, że Pinat jest w okolicy, mógłby pozwolić ewentualnie na zagrożenie jakimś zanurkowaniem, ale chyba do tego nie dojdzie. Tak, Pace wraca. A więc jednak, powrót do bazy. Chyba zorientowali się, że Shun także na tym recallu będzie w stanie asystować swojej dolnej alejce.
Delight ma 6, więc jakiekolwiek trade teraz na dolnej alejce będą o wiele, wiele bardziej faworyzowały Gen.G. Mm-hmm. Fakt, że zawsze jest w stanie połknąć pay. Zadać mu jednocześnie tego shielda, który też będzie ważny, gdyby BLG chciał bić w trakcie tego shielda, bo zazwyczaj ten shield to jest taki, wiesz, taki feel good moment na zasadzie, że o fajnie, dostanę shielda, ale on aż tak dużo nie daje, ale jeżeli ktoś cię olinuje, to ten shield może dać bardzo dłuższy doran z niezłą kombinacją. Jest tym wszystkim peanut i to powinna być eliminacja na konto zawodników Gen.G. Właśnie tak będzie. Ten błysk nie uratował Bina. Jedyne co sprawił to, że to planer BLG błysku na kolejnego ganka. Czyli jednak peanut wie, że jest coś takiego jak górna alejka. Tak, przyszedł. A nam idzie znowu Chovy. Trochę sfarmi golda. Proszę bardzo, dodatkowe 40 sztuk, jeżeli dobrze widziałem. No i także sprawi, że Yagao musi wycofać się ze środkowej alei. Jak na razie to koreański midlaner radzi sobie lepiej po stronie Gen.G. To prawda. Całkiem nieźle sobie radzi na ten moment Chovy, ale też trzeba pamiętać, że no on będzie musiał poczekać na swój pierwszy porządny power spike, tak? To jest coś, na co czekasz jako Ani. Nawet ten pierwszy przedmiot mógłby dać całkiem sporo. Póki co Tibias robi sporą robotę za niego, po prostu zonuje Jaga od minionów. Ale to będą dodatkowe sztuki złota dla Yagao, jeżeli uda się tego Tibiersa pokonać. No i zobaczmy raz jeszcze, co stało się na topie. No, Bin na ostrzu noża, może na ostrzu tych nożyczek, rozgrywa zestawienie na topie. Musi naciskać na rywala, ale akurat w tej sytuacji Peanut znalazł idealne okienko, żeby zainterweniować. A ten błysk rzeczywiście, no, takie życzenie, znaczy myślenie życzeniowe. Nie sądzę. Wydaje mi się, że może Bin myślał o tym, iż Peanut wykorzystał swojego klona i nie będzie w stanie zgapkauzować. No, jest taka opcja. Na wyrost, na pewno zagranie. A teraz opcja, żeby ewentualnie jakąś kontrę zrobić, ale pamiętajmy, że Doranowi, jeżeli to, co nam pokazuje feed, przerotował się już ultimate, więc rotacji od Yagao też nie będzie. Shun z tym Heraldem, on w razie czego będzie mieć szybszy recall, więc może sobie pozwolić na zostanie te parę dodatkowych sekund, to nie jest dla niego problem. Ale teraz pytanie, kiedy ewentualnie zostanie zaatakowany Doran? On musi mieć się na baczności. Ma błysk, ma W, ma ultimate'a. Może będzie w stanie z tego uciec, gdyby była taka potrzeba na dole za to. No tutaj Gen.G radzi sobie całkiem nieźle od samego początku tego spotkania. Zupełnie inne oblicze fazy liniowania w wykonaniu Gen.G podczas mapy numer 2, gdzie nawet Doran znalazł coś dla siebie w asyście od Peanuta, ale teraz czterech graczy mistrzowskiej formacji z Korei na bocie chcą zapewnić Pace'owi te dodatkowe zasoby, te dodatkowe złoto, te dodatkowe plejty, które są takie soczyste i takie przemiłe. Nie mają co prawda Heralda, ten cały czas spoczywa w ekwipunku Shuna, ale jak na razie to Gen.G lepiej radzi sobie z ogołoceniem struktur rywala z tych opancerzy. To pierwsza wyraźna przewaga, którą ma Gen.G w tym meczu, w całym meczu. Tak, mieliśmy przewagi, które wynosiły jakieś 100 zł chyba na samym początku pierwszej mapy, jeżeli dobrze pamiętam, ale to jest pierwsza taka wyraźna przewaga i wyraźny gameplan jednocześnie zarysowany ze strony Gen.G. To już możemy śmiało powiedzieć, 12 minuta, drugi smok wzięty. Teraz pytanie, jaka dusza się wylosuje? Fajnie było, gdyby była to dusza infernalna, myślę, że doceniliby to. Ta oceaniczna też w porządku, ale czy walki będą aż tak długie? No to jest to pytanie, które Gen.G musi sobie zadać. Nadal jest to okej dusza. Fajnie będzie ją mieć na pewno. Ale liczyli na coś więcej. Mogli dostać tutaj zdecydowanie fajniejszy zasób. To prawda. No. Chovy, level do tyłu, ale znowu obrażenia do przodu. Znowu to samo dzieje się na midzie. Chovy podbiega do Yagao i po prostu trafia do Tibersem. Herald w pojedynku z Tibersem. Kto zwycięży? Kto jest bardziej napakowany? Kto mocniejszy w tym pojedynku? Złoto trafia jedynie do Shuna. I on jest nieźle najedzony. To jest pierwszy przedmiot, który od jakiegoś czasu już w jego ekwipunku w postaci Black Cleavera. No tylko przewaga na Vi, mam wrażenie, że nie będzie aż tak przerażająca jak przewaga na Jinx czy przewaga na Gwen. Nie, zdecydowanie nie będzie. Chyba że zrobisz jakąś pułapkę w dżungli i powiększy się jeszcze, to wtedy ewentualnie można było o tym dyskutować, ale Peanut radzi sobie całkiem nieźle na ten moment. Zdecydowanie lepiej też Gen.G porusza się po mapie. Spójrz na to, jak świetnie lokalizują zagrożenie związane z tą Vi. I zawsze jest ktoś tam dostępny na zakładkę. Czy to Delight teraz podchodzący pod mida, czy Peanut, który gra także z respektem względem swojego rywala. No oprzytomnieli trochę po tej pierwszej mapie. Ta pierwsza mapa widocznie to był dla nich, wiesz, taki trochę szok, że aż tak źle to wyglądało, ale teraz wygląda to o wiele lepiej. I wiesz, my tutaj gadu, a Doran już skompletował dla siebie Radiant Virtue. Do tego wszystkiego jeszcze już mam poziom 10, więc będzie się zbliżać, jeżeli chodzi o ulepszenia, a te ulepszenia jest komu rozdawać. To będzie Typhoon na konto Pace'a, jeżeli będzie w stanie to oczywiście ulepszyć. Do tego jeszcze wszystkiego zakładam, że na konto człowieka, no właśnie,
co by tutaj się mogło pojawić? Maska, to będzie maska, więc też fajne ulepszenie. Divine też nie najgorszy. Słuchaj, te ulepszenia jak się pojawią, to może się grać ciężej dla Bieldzi. Oj, zdecydowanie. To jest ta wbudowana mechanika, która pozwala Ornowi tak dobrze skalować do późniejszych etapów rozgrywki prezenty, które rozdaje swoim sojusznikom. Po pierwszych 14 minutach złoto jest w zasadzie w równej sytuacji, w równym stanie. Jedynie gdzieś tutaj rozkładając to złoto na konta poszczególnych zawodników, nieco lepiej wygląda to dla topside BLG. Ale inicjuje w tym wszystkim, Peanut wchodzi także Chovy, ale czy pojawią się resety, czy Elk może się rozpędzić, bo te rakiety jeszcze nie są wystarczająco mocne, nie wyeliminowały do rana. A w odpowiedzi pojawia się potężny kozioł i to są dwie eliminacje, które kończą na koncie Gen.G. Najważniejsza kwestia, nie było resetu na konto Elka, nie miał jak się rozkręcić tą Jinx i fakt, że nie ma tego resetu pozwala jednocześnie Pace'owi cały czas rotować. Nie wiem, czy zauważyłeś, bardzo fajna rzecz, którą wykonał Pace, to fakt rotacja tych broni, która pozwoliła mu jednocześnie na użycie tak naprawdę trzech umiejętności, niż naturalnie miałby do użycia dwie, więc całkiem niezły teamfight ze strony Gen.G, do tego jeszcze wszystkiego Herald wzięty i ten Herald będzie mieć bezpośredni wpływ na tego smoka i zobacz, on ma broń czerwoną i fioletową, ale w momencie, kiedy idzie do tyłu i ma dwa staki fioletowej, zmienia się na białą, przez co od razu ma dostępny stak kolejnej umiejętności do użycia i używa R-ki na białej broni, oczywiście Gwen i Simeon, więc nie ma aż tak dużego wpływu na nią, ale ma wpływ na resztę formacji i Pace po prostu był w stanie zrobić naprawdę sporo obrażeń już tutaj jako Aphelios, to jeszcze nie jest nafidowany Aphelios, ale już teraz zrobił bardzo, bardzo dużo, jestem bardzo ciekaw wykresu obrażeń z tego teamfightu i mam nadzieję, że go dostaniemy, bo no szczerze mówiąc to wyglądało całkiem nieźle ze strony Pace'a. Świetnie operował swoimi brońmi reprezentant Gen.G, ale też ta walka na włosku, spójrz na to, gdyby udało się Elkowi zdobyć jednego przeciwnika, jeden reset, jedną eliminację, pobiegłby dalej za kolejnymi, bo on z nienaganną pozycją zadawał masę obrażeń, ale to nie jest jeszcze ten moment, w którym Jinx kompletnie przejmuje kontrolę nad rozgrywką. To nie jest jeszcze Infinity Edge w połączeniu z jakimś Zillitemem na jej konto. Na to musimy poczekać. To jest jak najbardziej prawda, Maguire. No jeszcze troszeczkę, ale za 45 sekund. Smok oceaniczny i tak jak mówiłem, ten Herald będzie mieć bezpośredni wpływ na tego smoka. Puszczasz Heralda na midzie i po prostu idziesz w kierunku smoka. Jeżeli tak, to rozegrają zawodnicy Gen.G, na pewno będą mieli przewagę, jeżeli chodzi o zajęcie pozycji, na pewno będą mieli przewagę, jeżeli chodzi o potencjalne walki. Jeżeli chodzi o ultimate, te już się przerotowały z dwóch stron. Doran ma dostępną teleportację, Ibin również, więc nie zdziwię się, jak dojdzie tutaj do jakiegoś 5-5, po prostu, tak o. No słuchaj, złoto się wyrównało w ramach tej rozgrywki, no ale co najważniejsze, to są te przedmioty na koncie Pace'a, który bardzo blisko skompletowania, czy to Infinity Edge. To było niebezpieczne, gdyby nie Delight, który zachowuje przytomność umysłu i od razu przeskakuje, by pomóc swojemu sojusznikowi, gdyby tylko tam zapalił się grunt pod jego nogami. Herald, tak jak wspominałeś, aktywowany na midzie, by kolejny punkt presji wywrzeć na przeciwnikach, ale BLG rozpoczyna tego smoka, jak szybko on spada. Tak, ten smok zostanie wzięty przez BLG, chyba że Peanut nie ma jak nawet pokusić się jakiegokolwiek steala. Dziwi się, że Gen.G tak na siłę chciał walczyć. Nie wiem, czy nie lepsze było po prostu puszczenie tego Heralda i wzięcie tego towera szybciej i wtedy miałbyś pewność, że ten Herald uderzy po raz drugi. Teraz natomiast, kiedy ten Herald jest na 700 sztukach złota zdrowia, ciężko będzie, żeby miał on aż tak duży impact i zostanie on po prostu zesmajtowany. No więc szkoda. A ten smajcik uratował sporo punktów zdrowia tej wieży poziomu drugiego. A drugie wieże, one chyba dają najwięcej złota, jeżeli się akurat dobrze orientuje, więc dobrze warto jest je chronić, warto jest je utrzymywać przy życiu. Więc Gen.G trochę więcej złota wyciąga z tego zagrania, ale tym samym stracili smoka. Bin na flance. Bo czy znajdzie odpowiednią pozycję, bo daleko od tego wszystkiego jest jeszcze Yagao. Tylko, że nie ma tam wizji Gen.G, oni muszą uważać, wiesz, Bin mógłby bardzo szybko dołączyć, tylko że pamiętajmy, że ta Gwen, którą gra Bin, to nie jest ta Gwen, którą mieliśmy okazję oglądać już jakiś czas temu, ta z Ghostem, która się może rozkręcić, złapać resety, to jest Gwen z Flashem i Teleportem, więc tutaj nie będzie jakiegoś rozpędzenia ze strony Bina, on po prostu na resecie, który będzie miał, będzie szukać jak najwięcej możliwości skrócenia tego dystansu, rozpędzenia się, wtedy ewentualnie błysku do przodu i grania w ten sposób. A odnośnie skracania dystansu, Chovy... Oho, może być super tarapatak. Jest tam dostępny błysk, ale chyba nawet ten błysk go nie wyciągnie z tej trudnej sytuacji. No nie było. Mądrego na aż dwóch przeciwników i tym samym
BLG zgarnie wieżę poziomu pierwszego na topie. Troszeczkę przytankuje to wszystko Shun, ale remis złocie. Ona jest jeszcze osłabiona ze względu na te miniony, które przed chwilą dopiero upadły. Fajne zagranie od wicemistrzów Chin, żeby złapać i ukarać człowieka za tak swobodne postępowanie i wychylanie się na tej linii. Ale to wszystko zostanie jednocześnie również obarczone wzięciem wieży przez Dorana. On jeszcze poczeka, aż te miniony się rozbiją. Oczywiście teraz się pojawi Yagao, więc zrobi ten jeden autoatak wieży. I kiedy zrobi ten autosek wieży, to ta wieża po prostu upadnie. No, popatrz, jeszcze całego troszeczkę... wave'a. Całego wave'a, tak jak mówiłeś, zanegował. No Doran, wiesz, on ma swoje plusy i ma swoje minusy, ten chłopak, ale on dobrze chce. Ma plusy dodatnie i ma plusy ujemne. Tak, jakby powiedział pewien znany polityk. 20 minut za nami. Dwa smoki dla Gen.G, jedna bestia na koncie BLG. Kto lepiej wychodzi z tych pierwszych kilku wymian? Kasper. Gen.G. Z tego względu, że mają bardziej nafitowanego Faze'a, jeżeli można określić go jako bardziej nafitowanego, to jest podobny pułap, ale on będzie w stanie szybciej skompletować do siebie ostrze nieskończoności, niż zrobiłby to Elk, a to jest bardzo ważne w perspektywie następnych smoków, pamiętajmy. To też jest ten tech w wykonaniu Jinx na tym turnieju, które nie potrzebują kompletować całego przedmiotu z Zilla jako drugi itemek, tylko dorzucają samego Zilla, to już tak pozwala im wejść na ten bardzo przyjemny cap, gdzieś 2,5 attack speeda w obliczu wystakowanego Q, letal tempo, no i oczywiście samej pasywki. Teraz dopiero w kierunku Infinity Edge Elk wykonuje kolejne kroki. Nie wiem, czy widziałeś, jak Berserker zapytał się Gumayushiego, czemu buduje Zilla na drugi komponent, a on mu powiedział, no bo ruler to robi. więc... Ja tak samo tak, bym odpowiedział. Tak to mniej wygląda. No, ja bym tak samo odpowiedział. Aczkolwiek, wiesz, jeżeli poświęcisz temu kilka minut, zastanowisz się, to wydaje mi się, że taka właśnie logika za tym stoi. No ale tak jak mówiłeś, Infinity Edge już na koncie Faze'a. To oznacza, że przez najbliższe kilka minut chyba raczej jako BLG będziesz unikał bezpośredniej konfrontacji. Chcesz zapewnić swojemu strzelcowi szansę, by ten dorzucił ten niezwykle potężny przedmiot na własny koncie. Pierwsze ulepszenie już są. Radiant Virtue ulepszone dla siebie oczywiście. Ze strony Dorana. Jako drugie spodziewam się, że właśnie ten Gale Force zostanie zamieniony w Typhoon. I no to już będzie fajny moment. Fajny moment dla Gen.G. I fajny moment dla Faze'a, zobacz. Faze solo tam wjeżdża. O, on już nawet bez tego Typhoona robi spore obrażenia. No, ja myślę, że jeżeli tak dalej to będzie wyglądać i Gen.G wygra mapę numer 2, to trzeba się będzie zastanowić nad tym, czy będzie to Bantega Playosa, nie? Albo ewentualnie Steel, bo spodziewałem się, że BLG raczej wtedy weźmie do siebie ponownie Blue Side, tak jak na mapie numer 1 to wyglądało. No i ten Blue Side, ten potężny Blue Side. Większość drużyny się na niego decyduje, tylko mają okazję. No nic dziwnego. Takie potężne postacie możesz wziąć w obecnej mocie, takie między innymi jak Ani. No i ta Ani w tym meczu sprawiała spore problemy Yagao. Teraz win wzięty na celownik. Doran schował się w krzaku, trochę obrażeń zadał, ale nic więcej z tego nie wyniknie. Jednak obydwie ekipy setupują się pod smoka, ten za 15 sekund. Pierwszy na rzece jest Gen.G. To ale Elk się cofa teraz dopiero do bazy. On będzie spóźniony tego smoka. Czy oni w ogóle chcą walczyć o tego smoka? Bo Gen.G także odpuściło, pomimo tego, że smok już na rifcie. No i teraz się cofa Elk, ale Gen.G dzięki temu przepchną pierwsi fale i oni nawet nie są zainteresowani ni tym, żeby pójść po tego smoka, z tego co możemy zauważyć. Problem jest taki z Baronem, dopiero że teraz na nim już wizja ustawiona przez BLG. No i też pytanie, czy BLG podejmuje próbę walki z przeciwnikiem, gdy ten Infinity Edge, ten potężny przedmiot jest w ekwipunku Faze'a, czy może jednak chcą sobie kupić dodatkowy czas? Oni chcieli... O, Chovy na celowniku, Shun! Jakim cudem unika Tibersa! I wcale ten ultimate Ani nie jest aż tak potężny w tej walce. Bez niego mogą nie być aż tak chętni reprezentanci Gen.G do podejmowania walki na smoku. No i pewnie nie będą. Zobacz, Yagao też, on już ma skompletowane Banshee, więc będzie bezpieczny, jeżeli chodzi o tą inicjację ze strony Gen.G. Była pan poza pozycją Pinat, ale na całe szczęście to bo tylko i wyłącznie klon. Potem sporo obrażeń wpadło na jego konto i przede wszystkim ten Charm, którego udało się uniknąć. No nie, BLG chyba lepiej przygotowane na tą walkę, aczkolwiek nie mają kontroli nad rzeką, więc teraz wchodzą tam po omacku. Próbują zdobyć priorytet nad środkową aleją, zniszczą tą falę minionów. Gen.G nie jest w pozycji, żeby bronić wieży pierwszego poziomu i BLG lepiej wychodzi z tej wiązanki. Chovy nadal czeka na swojego Tibersa, ten nie jest jeszcze dostępny. No, on nie będzie jeszcze przez jakiś czas dostępny, więc Gen.G musi kupić czas, jeżeli chcą o to powalczyć. Widać, że starają się, robią co mogą, ale nie wiem, czy nie będą po prostu chcieli iść po mita
I chyba tak się wydarzy. Te fale minionów są jeszcze daleko, oni nie mogą iść po mida. Będą walczyli na smoku, na to się zapowiada. Yagao szuka flanki, tak samo jak i Bin. Pace idzie na mida. Pace idzie przepchnąć mida. I to pozwoli BLG najprawdopodobniej wziąć tego smoka. Ostatecznie tylko i wyłącznie rzucił jednego spela. Pomógł sprawić, że ten wave się teraz skraszuje. Więc to już jest mała wygrana dla Gen.G. No ale pytanie, kto weźmie dużą wygraną, czyli tego smoka? Ale czołowi wjechał! Ojejku, Gen.G! To powinien być teamfight dla nich po takim wjeździe ze strony człowieka. Nie ma innej opcji. To jedna eliminacja. Na konto Pejza, Pinat rozkręcony jak w 2016. I to druga dla niego. Leci dalej Pejz. To powinna być trzecia eliminacja. On zjedzony, BLG zjedzone na obiad. I proszę bardzo, Gen.G rozkręciło się w tej rozgrywce. Brak Tibersa nie stanął na drodze człowiemu, by znaleźć perfekcyjną inicjację. Cóż za zagranie. Tego midlanera, który nadal szuka swojego pierwszego międzynarodowego tytułu. W trudnym momencie dla swojej ekipy. Wchodzi cały na biało. I po tym błysku flaszuje perfekcyjnie kompozycję rywala. Pace i Chovy grają naprawdę dobrą mapę. Grają naprawdę dobrą mapę i nie wiem, czy pamiętasz, McVayer, na kogo jutro się zmierzy T1, na kogo jutro się zmierzy Gen.G, jeżeli wygrają to spotkanie dzisiaj. No i to będzie T1. Jeżeli Pace będzie grać tak dalej, no to nie będzie Gumayushi, to będzie Gumasushi co najwyżej jutro, naprawdę. Tak jakby Gen.G gra o wiele lepszą drugą mapę, tak by far o wiele lepszą drugą mapę. To jest zupełnie inny zespół. Tak na mapie numer 1, troszeczkę powolnie, ospale, średnio to wyglądało, ale tutaj naprawdę Gen.G lepiej. Widać, że grają wave'ami bardziej, co było widać ze strony Pejza. I to jest powód, dla którego wypadnie nieźle, bo ta pierwsza instancja tego teamfightu, jeżeli można tak nazwać, ta pierwsza część tego teamfightu wyglądała źle. Bo oni nie chcieli odpuścić mid towera, to było widać, bo cały czas stali na midzie, chcieli przepchnąć tego mida. Nie chcieli otwierać tego mida i nie chcieli dać tego dla BLG. I nie dość, że Chovy nie trafił swoim T-Bersem, to jeszcze oddali tego mida, ale w drugiej części, no to już wyglądało wiele lepiej. Nie dość, że przypchnęli mida, enemy team stracił całego wave'a, to jeszcze w dodatku dlatego udało im się wziąć tego smoka. Plus nie tylko smoka, ale też wygrać cały teamfight, więc genialnie to wygląda dla Gen.G na ten moment. Tak, wydaje się, że wrócili do tego stylu, który pozwolił im zwyciężać w Korei, gdzie to jednak nienaganne ruchy makro w późniejszym etapie rozgrywki i walki drużynowe, które potrafili przygotować w wyśmienity sposób, zadecydowały o mistrzostwie LCK. Pinat? On ma błysk. Ale nie chce inicjować, łapany poza pozycją. Żeby się nie wywrócił w takim razie, bo rozkręca się L, to będą eliminacje dla Resety. BLG. Tylko jak wiele ta Jinx będzie w stanie to skorzystać? O nie, wyłapywany w tym wszystkim, Pace ma jeszcze błysk, ale Bin zaraz skoczy mu na głowę. Nie z jego. Pomimo tego zegarka, no wydaje mi się, że zaraz musi upaść. Nie shutdown dla Bina, nie udało się go zjeść. D-Light, on teraz na celowniku Bina. BLG odzyskuje kontrolę nad tym starciem. Jedna walka drużynowa pozwoli im zgarnąć Barona na Shora. No i wykrakałem. Dopiero co zacząłem mówić, no Gen.G wygląda tak dobrze, Gen.G naprawdę wygląda lepiej. I jeden teamfight, w którym Pinat poszedł o krok za daleko. I to wygląda o wiele, wiele gorzej. Chovy, o nie, to jest nie tragedia! Nie ma jak kontestować. Kasper, jak. Jeżeli oni zaczną tą serię od 0-2, to Gen.G będzie miało naprawdę drogę krzyżową przed sobą do przejścia. Nie wiem, czy wdrapią no, się Pinat na tą górę, ale to mogło być zagranie, które zadecyduje o losach mapy numer 2. Czemu on nie użył błysku? Tak, zanim go Vice targetowała, miał opcję użyć błysku do boku. No i też jakimś cudem on znajduje puzzle na Pejzie. To było kluczowe. No i Pejz używa zegarka, kiedy Bin w niego wchodzi. No tak, i D-Light go nie może zjeść. Nie. Tak, D-Light go nie zje. Bez szans. Tutaj w ogóle pokazuje, że to jedzenie było na cooldownie, ale no, w trakcie walki pokazywało, że nie. My akurat powtórkowym obserwatorom nigdy nie ufamy, bo tak często dochodzi. No cały czas jest, no cały czas jest dostępne. Jest, pojawił się ten Typhoon, więc jeżeli chodzi o złoto, jeżeli stricte liczymy złoto, które jest teraz tak dostępne, no to jest remis, tak? Bo no dobra, Gen.G, ale też spójrz na to, że Jinx na trzech przedmiotach, ona będzie przejmowała kontrolę nad tymi walkami, jeżeli dostanie do tego przestrzeń. Pinat nie użył błysku w poprzednim zagraniu, może teraz będzie w stanie z niego skorzystać, może teraz on sprawi, że zgarnął duszę smoka. Ocenisz tego. Ten za minutę. On? No, troszeczkę pobijany.
Tak, ale to jest też ważne przed tą walką o smoka, żeby obić tak supporta. To jest bardzo, bardzo dobra informacja, ale od mocni obijania. Bean jest w tym teamfajcie. Jest zagrany ultimate ze strony Orba, ale on zostaje przerwany, bo Braum był w stanie go przerwać i to jest absolutna tragedia, Maguire. To jest pierwsza eliminacja. Elk się jeszcze nie rozpędził, nie złapał resetów, ale gonią za nimi. Jedna eliminacja trafia na konto BLG, ale mogło być dużo, dużo gorzej. Cóż za kompletny chaos. A to wszystko rozpoczęło się walką o życie ona. Teraz jednak z Baronem Nashorem wydaje mi się, że z tym wzmocnieniem BLG będzie w stanie zyskać trochę więcej złota, trochę podejść. To nie jest jeszcze angle na zwycięstwo w całej rozgrywce, ale na powiększenie swojego budżetu. Już oni mają Baron Nashor Powerplay za chwilę dobijający do 4000. To jest taki comeback, który w tym momencie robi BLG. Naprawdę, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. I w prezencie dostaną też drugiego smoka. Więc najprawdopodobniej tak. Kolejne 5 minut bez duszy. I coś, co warto, coś, o czym warto wspomnieć. Doran nie mógł użyć swojego ultimate'u, albo inaczej mówiąc, nie mógł odbić kozła, ponieważ ten został zatrzymany przez Ona. To jest ta interakcja, w której Braum jest w stanie przerwać oczywiście ultimate Orna. Bardzo irytujące dla Orna. Musi starać się szukać tych takich kierunków, w których Braum nie będzie w stanie tego zatrzymać. Albo okienka, w którym Unbreakable nie jest dostępne po tym, jak on je wcześniej wykorzystuje, żeby zablokować tak obrażenia od Eni czy od tego Aphelios'a. Ale te walki drużynowe, ostatnie dwie, wpadają na konto BLG. I znowu 3000. Chiny pokazują nam, że w departamencie teamfightów nie ma im równych. Chyba tak to wygląda, ale ta mapa jeszcze nie jest skończona, pamiętajmy. Pojawiły się ulepszenia, jest to mocny punkt dla Aphelios'a, 332 miniony na jego konto, 333 już nawet teraz. Również trzy przedmioty, o których mówiliśmy, to też ostrzenie skończoności skompletowane na drugi przedmiot i betek na trzeci. No, gdyby ktoś zapytał się Aphelios'a, ile kosztuje twój outfit, to mógłby pochwalić się najdroższymi przedmiotami dostępnymi dla strzelców. Zarówno Betek Infinity Edge, jak i sam Typhoon, teraz wzmocniony. To jest value w złocie, które trudno przebić, ale nawet to value w złocie nie pozwala na wyrównanie tej różnicy w umiejętnościach teamfightowych, która zdecydowanie jednak w tym momencie gra na korzyść BLG. No i znów Bean. Mam wrażenie, że to on znalazł jedną z bardziej kluczowych flanek podczas ostatniej walki, gdy wskoczył na Czowiego i gdy kompletnie wyłączył z walki drużynowej midlanera Genji. Ale teraz też Peanut ma zegarek i to będzie bardzo ważne, jeżeli użyje błysku do przodu, użyje ultimate'a, potem ma jeszcze klona, ma zegarek, ciężko będzie wyeliminować Peanuta, więc no patrzę na niego jako na tego głównego kreatora tych zagrań dla Genji. I Genji, no oni muszą walczyć, żeby pozostać w tym meczu, tak jak powiedziałeś, jeżeli oni zaczną od 0-2, ciężko się wraca. Raz prawie tego dokonali przeciwko T1, no ale BLG gra naprawdę bardzo solidnie, stawia mocny opór i może być ciężko to zrobić. Pace musi znaleźć dla siebie jakiś no, genialny moment, Aphelios 200 lat moment. Ma dla siebie też Hexdrinkera, trochę więcej tej defensywy. On zdaje sobie sprawę, że ma sporo przedmiotów ofensywnych. Dobra. Jest ulepszony Gameforce, jest Infinity Edge, więc jest też Betek i jest Hexdrinker. Hexdrinker to przyjemny przedmiot, ale Bean ma Rabadona. To prawda. Więc to jest ten Magic Resist, który okazuje się tutaj małym opatrunkiem na te rany, które potencjalnie zadawać będzie mu Bean. Ale Peteka też ma. Wiesz, to jest sporo shielda wbrew pozorom. Oj, Yagao. O, sprawdzi. Ten trójkrzak wiedział, że tam mogą czaić się na niego kłopoty i tarapaty. Genji zgarnia wieżę pierwszego poziomu, ale tym samym odkrywają się na atak na środku. Tam BLG odpowiada dwójką zawodników. Bean będzie dopuszczowywał te fale minionów, a jak Gwen dorwie się do wieży, to ta upadnie w kilka dobrych sekund. No ta Gwen jest potworem. Tymi przedmiotami. Ta Gwen jest absolutnym potworem, to 17 tak, poziom. Ale mam wrażenie, że tą boczną aleją aż tak mocno Bean jednak nie zagraża. Ta Gwen jest potworem, ta Gwen odgrywa kluczową rolę w walkach drużynowych, ale nie dobija. To jest level 18 za chwilę. Tak serio, on jest o jakąś półtorej minuty od levelu 18? Jej. No ciężko się będzie grało dla Genji, naprawdę. Mówiliśmy o tym, że te późniejsze etapy mogą być ważne, ale nawet te ulepszenia ze strony Orna mam wrażenie, że nie nadrabiają tego, jak bardzo Bean jest do przodu. A Bean ma zegarek, tak jakby wykluczenie Beana, kiedy ma błysk, ma zegarek, może być no, niemożliwe wręcz do wykonania, więc pytanie, jak chcesz rozgrywać teamfight w takim razie jako Genji, skoro... Sonia. No właśnie, o, 4 przedmioty na jego kąt. Nie dość, że musisz zająć się Jinx, to w trakcie tej walki Bean również będzie siał postrach w szeregach Genji. T1
Ciężkie zadanie przed mistrzami LCK, ale oni mogą nadal szukać tej perfekcyjnej inicjacji od Pinata, od Chovy'ego. Ta dwójka ze sobą współpracowała całkiem nieźle w ramach tej rozgrywki. Dopiero w tych ostatnich minutach, w ostatnich walkach coś tam nie do końca działało tak, jak powinno. No, będzie ciężko dla Gen.G. Jeszcze Gia się pojawił, Shuna, on też. Wiesz, będziesz go musiał w ogóle wprowadzić w ten stan Giapy. A to też nie będzie taki hop-siup, więc... no BLG w mocnej sytuacji teraz? Pinat? To nie była inicjacja, to była próba może spalenia jakiegoś summonera, może ewentualnie wymuszenia jakiejś paniki, ale póki co to... Obijają. I obija to rana. Tak, BLG korzysta z przewagi zasięgowej, którą niektóre z tych postaci posiadają. Próba poobijania przeciwnika, Doran i Pinat lekko nadgryzieni, ale te kluczowe cele po stronie Gen.G nadal w pełni żywotności. Mowa tutaj o Pejzie, mowa tutaj o Chovy'im. Tą dwójkę trzeba oglądać, Zonie jednak zagrana natychmiastowo od Chovy'ego. Na celownik Sun bierze w tym momencie Pejza, D-Light już ze swoim pożarciem i wyciągają jak na razie obydwie ekipy całkiem sporo ultimate'ów i zasobów z obydwu ze stron. Chovy jeszcze dostał tą ostatnią instancją od ale Gwen, ale Gwen poza teamfightem! Gwen poza teamfightem, ona jeszcze nie robi teraz obrażeń, to może być niezła okazja dla Gen.G, żeby teraz walczyć, ale teraz się pojawia Vin! Cały na biało i proszę bardzo, Gen.G! Nie ma chyba opcji, żeby sobie poradzić z tak mocną Gwen, z tak mocnym BLG, upada Chovy! Ja cię kręcałem, tam było blisko, myślałem, że Elk zdobędzie tą eliminację na Pejzie, ale... Gdzieś wcześniej musiałem to przeoczyć. D-Light nadal miał swojego ultimate'a dostępnego. Tak, tak, on... Noel chciał z heroicznym zagraniem przechylić szale zwycięstwa na konto swojej formacji. Ale tym samym jedna eliminacja doprowadzi do smoka dla BLG. No, czuję się nieusatysfakcjonowany. Teleportacja. Bo było tak blisko i to zagranie od Elka. Teleportacja na Barona Ashora i chyba nie ma nic, co może to zrobić. Z tym zrobić. 15 sekund do Chovy'ego, ale on też ma swojego TP-ka. Może BLG będzie szkołał walki, spójrz na pozycję Yagao. O nim nie wiedzą i tym samym trafiony Doran. Czy rozkręci się on tutaj bez błysku. Co on z Pinatem, on bez błysku. No właśnie Doran, on na celowniku przeciwników nie ma żadnej możliwości. Trochę obrażeń odda w tym wszystkim Pace. Nic nie zrobił Pace. Tak jakby te obrażenia to jest gilgotanie ich co najwyżej. Bez top lanera Gen.G. Nie wiem, czy chcą podejmować tą walkę. Pinat także pozbył się własnego cyklonu. To musi być Chovy, to musi być Pace. Aczkolwiek oni też bez swoich kluczowych umiejętności, bez kluczowych zasobów. Ale tego Barona trudno mimo wszystko jest zrobić. Elk cały czas próbuje go okładać swoimi rakietami. Zaraz jednak skończy mu się mana. Yagao trafia Chovy'ego. Chovy pożarty przez D-Lighta. I ten Tamken znów ratuje swoich kolegów. Shun wchodzi w tym wszystkim w GA. Czy starczy obrażeń BLG? Czy starczy im odwagi, żeby kontynuować tą walkę? Ale czy to był odpowiedni flash? No to chyba był tak. Bardzo dobry flash! I proszę bardzo, eliminacja na konto Gen.G, ale są też niestety dla Elka i on będzie strzelać Chovy. On zeslowowany, są obrażenia, Yagao nie upadnie, ale upadnie Gen.G! Ten flash nie kupił im czasu! Elk, kolejne zabójstwo na jego konto! Quadra kill dla Elka! A co za tym idzie ten Baron Nashor jako piąta zdobycz? I to była walka, którą... Zdeterminowało dwóch strzelców, Elk oraz Pace. Przez chwilę myśleliśmy, że to młodziutki Koreańczyk, skakując przeciwników z błyskiem, będzie w stanie uratować Gen.G, ale do samego końca ustał nam dzielny Elk, do samego końca i zakończył tą walkę quadra killem na swoje konto. Teraz Bin goni za Doranem. Gdzie on? O! Mijanka i ucieka na mida. No i Doran. 7000 obrażeń. Niby nie taki sprytny, ale jednak był w stanie uciec z Teodorem. No właśnie. Wiesz, to był bardzo dobry flash od Pejza. Jeżeli są w stanie dołożyć obrażenia z Chovy'im. Pierw, Shun wchodzi w GA. I to jest bardzo ważne, bo w tym momencie, jak Shun wchodzi w GA, to jest ten moment, w którym BLG chce poczekać i chce zainicjować, kiedy on wyjdzie z tego GA. I Yagao próbuje. Robi spirit rush do przodu i robi cleansa, ale Pejza z błyskiem do przodu, dlatego jeszcze wszystkiego delay zapomniał, nie był w stanie włączyć tarczy. Widzisz to? On teraz szedł i został od razu zmaszotowany. Gdyby ta tarcza była, to jest parę dodatkowych sekund. Nie dostaje tego resetu Elk. Jego pasywka nie działa i wtedy no, raczej nie pogoni za przeciwnikami w tak łatwy sposób. Co tu się wydarzyło? Cóż za walka? No właśnie to jest to klasyczne League of Legends, które lubimy oglądać. Front to back. BLG na włosku, ale jednak zwyciężyło tą walkę drużynową. Czy to poprowadzi ich do zwycięstwa? Czy to da im wynik 2-0? Za 2 minuty smok, ale oni teraz z Baronem chcą przede wszystkim powiększyć
tą przewagę, którą posiadają. To 6000 przewagi, Bin. No już od jakiegoś czasu na poziomie 18 ciężko będzie sobie poradzić z nim. Powoli dobija też do piątego przedmiotu. To może być ostatni teamfight, to po prostu koniec rozgrywki. Shun po prostu podejdzie i brutalną siłą będzie w stanie wziąć tą wieżę. Nie ma innej opcji, nie ma nic, co Gen.G może z tym zrobić, żeby jakkolwiek to powstrzymać. Ale BLG też respektuje to, że Gen.G zniknęło z dolnej części mapy, że Bin jest tam nadal w pojedynkę. Pomimo otwartego inhibitora, jeszcze do niego nie podchodzą, tam zapewne zaraz zjawi się Yagao. Ale widać, jakie wielkie trudności BLG ma jednak z zniszczeniem, otworzeniem bazy przeciwnika. Wiedzą, że to zagrożenie czyha zaraz za rogiem. Wiedzą, że Chovy ma w tym momencie błysk. Przed chwilą rozegrał naprawdę świetną walkę drużynową, ale teraz wzięty na celownik przez Shuna. I co tutaj się dzieje? Yagao skakuje do przodu. Nie złoto, nie? Złoto sprawia, że Chovy przeżyje to wszystko. Brown także wycofa się za pomocą swojej tarczy i to wszystko rozeszło się po kościach. I to wszystko jeszcze nie doprowadza do rozwiązania tej rozgrywki. Spokojnie, McVeigh, czy 50 sekund smoka. Ktoś tam duszę wziąć musi. Innej opcji nie ma. To będzie albo BLG i to jeszcze na czterech oceanicznych, albo Gen.G. Pojawia się też drugi przedmiot dla Delighta, co jest dosyć ważne jednak, bo jako support na do trzeciego nie dojdziesz. Nie ma takiej opcji. Jest też ulepszona Solara, więc Delight będzie o wiele bardziej użyteczny niż był przed chwilą. Zobacz, jak bardzo tankowaty on jest. I wydawać by się mogło, że skoro Doran jest tak bardzo tankowaty, jeszcze Delight jest, to raczej sobie poradzą. Tylko że Bin, on ich tnie tak łatwo. Bin, Elk, obydwaj ci zawodnicy już na full buildzie. Tam jedynie można wzmocnić tego Oblivionorba w ekwipunku Bina. Tak jest. Czy Gen.G w ogóle rozważa walkę na smoku? No najpierw muszą poradzić sobie z falą minionów, która czeka na nich na środku. Wzięty znów na celownik jest Doran, ale tych obrażeń nie starczy, żeby go wyeliminować. W poprzedniej walce zwróć uwagę na to, Yagao pozbył się swojego błysku, który nie będzie teraz dostępny. Krzyun wzięty na celownik, ale jakimś cudem udaje mu się z tego wyjść. To nie była odpowiednia decyzja od Chovy'ego. Zniszczony ten T-Birds. Co prawda cały czas błysk pozostaje na koncie midlanera. Doran próbuje odwrócić, ale Yagao niepodbity, niewzruszony cały czas. I czy to będzie smok? Kto go zgarnie? To jest Krzyun, to jest także dusza dla BLG i pierwsze resety. Łapie Elk! O nie, znów na celowniku jest sam Pace, który bez błysku, czy ucieknie? Niekoniecznie, bez żadnych szans był w tej walce Pace i to jest quadra kill po raz kolejny. Nie, to jest triple i double. Full house dla BLG i 2-0 w serii. Szczędzi jest trochę tak, że dają tobie ten moment, w którym uwierzysz, a potem to brutalnie zabierają. Tak brutalnie. To było też w serii na T1. Były takie momenty i tutaj no było sporo momentów, w którym dali nam wiarę, że mogą wygrać to spotkanie, ale ostatecznie BLG z zabranym naszorem, zabraną duszą, idą po prostu do mapy numer 3 i są po prostu o krok dalej. Są po prostu lepsi. Niesamowite, co dzieje się na serwerze. Gen.G przed nimi. Trzy mapy, jeżeli chcą zwyciężyć tą serię, o tym wszystkim po przerwie. Hahaha.
Nie spodziewał się, że BLG wyjdzie na prowadzenie wynikiem 2-0 i kto wie, nikt także nie spodziewał się wyniku 3-0. Czy taki scenariusz się ziści? Czy Gen.G, mistrzowie Korei, jako czwarta najlepsza tego turnieju ekipa, pożegnają się z MSI i Chovy znów będzie musiał obejść się smakiem międzynarodowego tytułu? O tym wszystkim przekonamy się w nadchodzącej mapie, bo ta seria może jeszcze potrwać. Gen.G jeszcze z niej nie odpadło, ale w tym momencie przyparci do ściany nie mają miejsca na jakiekolwiek błędy. Chovy jak Vitality. Po prostu jest przeklęty. No, nie jestem w stanie znaleźć innego uzasadnienia, dlaczego ten gość jeszcze nie wygrał żadnego tytułu, ale z jakiegoś powodu w tych najbardziej kluczowych momentach, właśnie wtedy, kiedy między innymi jest wymieniany jako faworyt, nie dowozi. On, jak i cała ekipa. Gen.G w tym roku na Worldsach, znaczy w tym roku, w poprzednim roku na Worldsach, najwięksi faworyci do wygrania całości. Odpadli w półfinale na DRX. Griffin 2019, nie jako faworyci, ale jako jedni z najmocniejszych kandydatów, tam ćwierćfinał bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli, półfinał na FunPlus Phoenix. Również nie byli w stanie nic więcej zrobić. 2020, lecimy dalej. Nie ma po prostu międzynarodowych tytułów od człowieka. 2023, jeżeli tej mapy nie wygrają, to też również na ten moment, przynajmniej na najbliższe kilka miesięcy, tego nie będzie. Wiadomo, będą jeszcze Mistrzostwa Świata, będzie jeszcze szansa, żeby coś więcej pokazać, ale Matal LOL również coś napisał. Mam wrażenie, że z Pejzem stało się dokładnie to samo, co z Gumą w zeszłym, na zeszłym MSI. W sensie w regionie totalny kozak, top 2 ADC, a jedzie na turniej międzynarodowy i gra dużo gorzej. Opinia Maguire? Sądzę, że to jest seria, która najbardziej eksponuje jego braki i jego słabości. To jest seria, w której nie sprostał jak na razie wyzwaniu postawionemu przez Elka, który wbrew wszelkim oczekiwaniom, wchodząc na ten turniej, zapewne niewielu fanów go kojarzyło, szczególnie od nas z zachodu, jednak gość melduje się w bardzo dobrej formie. Oczywiście sądzę, że tutaj zostanie to nieco wypłaszczone ze względu na Jinx, która jest kompletnie Goomba czempionem i chciałbym zobaczyć ją na ławce wykluczeń, ale Chovy, czy on się skupia, czy on już powoli godzi się z tym wynikiem, który na ekranie, trudno powiedzieć, ma ostatnią szansę. To prawda. I Gen.G myślę, że również przed widmem tej ostatniej szansy, no może się troszeczkę ugiąć. BLG jest w bardzo komfortowym teraz dla siebie punkcie. Wykorzystali sporo potencjału draftowego i teraz na czerwonej stronie będą musieli poszukać dla siebie no komfort po prostu i zakończyć potencjalnie tą mapę. Wiesz, ten draft wyglądał całkiem nieźle dla Gen.G, ale nie byli w stanie tego domknąć, dlatego że pojawiła się ta Gwen, o której mówiłeś. I ta Gwen była absolutnym game changerem. Bin jak na razie wierny swym słowom. Jak na razie tą deklarację, którą przekazał nam w filmie przedmeczowym, spełnia w 100%. Ta Gwen w jego wykonaniu była wybitna, a Gen.G znów sięga po Jinx. Sądzę, że BLG w takim razie nie zmienia swojej orientacji draftowej. Znów sięgnął w takim razie po Jinx. Jinx i Vi to była pierwsza rotacja. To była pierwsza rotacja, tak. Więc kwestia jest taka, czy BLG zakłada, że mieli dobry draft, bo jeżeli zakładają, że to był bardzo dobry draft i chcą to powtórzyć, to nie ma powodu czegokolwiek zmieniać.
Po prostu bierzesz Jinx, Vi, masz dla siebie bardzo ważne i priorytetyzowane wybory i po prostu grasz wokół nich. Natomiast Gen.G, jaka to była teraz rotacja? Oni piknęli Afeliosa na trójce, czy może na czwórce? Szczerze mówiąc już nie pamiętam. Ale na trójce, to był Tamken 4. Wukong był, tak. Wukong połączony z Afeliosem, z tego co kojarzę. Może zobaczymy to samo. To by było całkiem ciekawe, zobaczyć 1-1 ten sam draft, który widzieliśmy na mapie numer 2. No już pierwszy problem, który widzę, to jest fakt, że Jinx trafiła w ręce LK i postać, która wyciągnęła mapę numer 2 w ich wykonaniu. Zaya, ach, ona nigdy nie jest dobrą odpowiedzią w Jinx, bo tym bardziej ma problemy z zasięgiem, który oferuje bohaterka po stronie BLG, więc znów decyzja związana z wyborem Afeliosa. Może zamiast toplanera teraz jakiś inny wspierający, który mógłby pojawić się po stronie Mistrzów z Korei. No zobaczymy, co będzie trzecim wyborem. Na pewno wypadałoby znaleźć odpowiedź na tą Vi. Kindred dla Pinata? No proszę bardzo, będzie to Kindred dla Pinata. Jest okay. To pewnego rodzaju zmiana. Pick and ban 19,4%. Okej. Okay. Ej, jestem zainteresowany teraz. Pamiętasz tą ostatnią mapę pomiędzy T1 a właśnie Gen.G? Wydaje mi się, że wtedy też ten wybór padł na Kindred i ona wcale nie zaowocowała zwycięstwem dla reprezentantów Gen.G. Mam wrażenie, że to jest taki ostatni... To jest ta ostatnia opcja, to jest to ostatnie rozwiązanie, które Gen.G wybiera, gdy czują się zdesperowani, gdy potrzebują więcej możliwości i narzędzi w rękach jednego ze swoich gwiazdorów. No BLG, oni nie zmieniają zwycięskiego składu. To jest prawda. Nie ma powodu zmieniać cokolwiek zwycięskiego, skoro idzie im po prostu tak dobrze. Pierwsza rotacja identyczna, więc z mojej perspektywy, jako Gen.G, odpowiadasz na to w ten sposób, że szczerze, bierzesz po prostu Orna dla siebie i masz ten frontline, o którym mówiliśmy, Orn, Kindred. Ja się nie zdziwię, jak oni pójdą nawet po identyczną rzecz, którą zrobili na mapie numer 1. Orn tam kończy. Po prostu. Oczywiście zmieniasz tutaj junglera, tak? Ale cała reszta jest tutaj o tyle inna, że kiedy połykasz jednak Kindred, to jest ta różnica, że Kindred no, potrzebuje też tej przeżywalności i ona poniekąd sama sobie zapewnia tą przeżywalność, mając oczywiście swój jagnięcy spokój. Ale tutaj siedzi Gragas dla BLG, tylko że oni po niego nie sięgną, bo nie chcesz wrzucać Bina na postać zadaniową, prawda? Sion! Czy to jest jedynie pstryczek w nos przeciwnika? Czy to jest nie, to będzie Sion dla Bina! Bo nie widzę innej możliwości. To nie będzie Sion w roli wspierającego, nie ma o tym mowy. To musi być Sion na górną lane. Ale Sion może powodować jakieś swapy. A tego jeszcze nie mieliśmy. Tak? Myślisz, że to jest ten moment tej serii, w której Bin chce grając Sionem pokonać Annie przeciwnika? Dresz tym razem nie został wykluczony. A to całkiem solidny wybór, który chcesz sparować z Afeliosem na dolnej alei. Pozwala mu na zdecydowanie bardziej agresywne pozycjonowanie. Zapewnia to bezpieczeństwo za pomocą latarni. Jaki będzie last pick? Czy to będzie Orn i myśl zmeczowania Sayona? Dokładnie tak. I teraz? Co wybierze dla siebie Yagao? No to nie będzie Pyke. Tyle wiemy. To nawet nie Yagao. To on właśnie. To on wybiera dla siebie postać. I tą klasyczną odpowiedzią no, na Thresha. Właśnie historycznie bywał Blitzcrank. Wow. Mniej pomocy i wsparcia dla samej Jinx, ale więcej możliwości playmakingu. BLG stawia na Blitzcranka. No powiem szczerze, ten Blitz może być bardzo ważny w perspektywie tego, jak będzie chciało to rozegrać BLG. Coś, o czym trzeba pamiętać, wiesz, Blitzcrank jednym dobrym zagraniem i jednym dobrym przeciągnięciem może uratować tobie rozgrywkę. Może sprawić po prostu, że dojdzie do zwycięstwa dla twojej formacji właśnie i wielokrotnie dyskutowaliśmy na temat tego, co jest lepsze dla której formacji. Teraz powiem tyle. Według mnie to jest naprawdę niezły draft ze strony jednej, jak i drugiej formacji. Mamy Gen.G podobne do mapy numer 2, jeżeli chodzi o czysto draftowo. Są pewne podobieństwa, jest Annie, jest Afeliosa, jest Orn. Ale przede wszystkim jest ten frontline, o którym mówiliśmy, i jest frontline też dla drugiej formacji, czyli dla BLG. Bardzo, ale to bardzo dużo będzie zależne od strzelców. Elk kontra Pace to jest pojedynek, na który patrzyliśmy do tej pory
Głównie również patrząc na to, co m.in. Elk wyrabiał na przestrzeni mapy numer 2, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o mapę numer 3, to będzie jeszcze ważniejsze, no bo tutaj BLG to może to skończyć. Jeżeli oni zagrają dobrze, to jest po prostu koniec. No i pytanie, czemu taki ryzyk fizyk, taki mały gamble w drafcie, bo jednak znacząco zmieniają tą kompozycję, pomimo tylko wymiany dwóch czempionów. Zion trafia na górną aleję w roli tanka, to nie będzie już postać z taką ilością wpływu, jak ta Gwen czy Heros z mapy numer 1 w repertuarze Pina. No i dodatkowo Braum był tą bezpieczną przystanią, do której Jinx zawsze mogła zadokować, który ją wspierał i ochraniał podczas walk drużynowych. Blitzcrank albo trafi hooka, albo będzie bezużyteczny. Dokładnie tak, ale jeżeli trafi Magmar, to... No i też pytanie, czy zobaczymy w wykonaniu BLG tą strategię z wykorzystaniem Siona, jeżeli chodzi o inwazję w dżungli przeciwnika. Zazwyczaj zaczyna się to od czerwonego wzmocnienia i potem od razu wjazdu na dive'a level 1 pod wieżę rywala. Póki co szczęśliwi wszystkie warty, które były jakkolwiek postawione w dżungli rywala. Bin nie ma znaczenia, czy gra na Gwen, nie ma znaczenia, czy gra na kimś innym, on tak czy siak będzie po prostu przewodzić tej rozgrywce. I zobacz, Ornn też tutaj jest, to jest niesamowite. Jak często widzisz 5 na 5, minutę 20. Ale oni swoją drogą mają już przewagę złota, taką realną przewagę złota przez to, ile szczęścili tych wardów. To były dokładnie 3 wardy, które udało im się pokonać. No i tak, zajęli kontrolę nad dolną częścią mapy. Tu nie można odmówić tej wyższości BLG, ale na miejscu znajduje się Doran. Oni jednak to wszystko widzą za sprawą własnych trinketów, ależ dobrze przygotowało to BLG. Ojejku, oni mają dosłownie pełną wartość informacji, a BLG, oni zaczynają jeszcze od raptorów. Więc Shun będzie mieć teraz level 2 do levela 1 u Pinata. I dodatkowo... Jeszcze o! O czekaj, Pinat to zesmajtował, dobra. Ale tak czy siak, to jest level 1 na konto Pinata. Teraz level 2 dopiero, gdzie on już ukradnie 2 kampy z jego lasu. Pinat w opłakanym stanie rozpoczyna tą mapę. Przypomina mi się Doran także nie farmi na topie. Przypomina mi się to, kiedy Pinat musiał grać na Kaniona, który wchodził mu do dżungli cały czas. Kanion grał bodajże wtedy Nidalką, Pinat grał Hecarimem. I tam była różnica w CS-ach 44 do 16 w pewnym punkcie. Jeżeli Vi dobrze rozegra i będzie wykorzystywała priorytet z alejek i będzie cały czas starać się harasować Pinata, to tutaj to może wyglądać podobnie. No spójrz na to, Pinat od razu kieruje się do górnej części mapy. Słusznie. Może nawet wejdzie i zagrozi czerwonemu wzmocnieniu rywala, aczkolwiek nadal daleko od tej decyzji. Wydaje mi się, że na tym gorzej wyszło Gen.G, to znacznie. Zarówno przewaga no, w poziomach, tak. Jak i w farmie, jak i w priorytecie, jak i w samej ścieżce dżunglera. Aktualnie po stronie PLG. Idealny start mapy numer 3 dla nich. Wiesz, powodem, dla którego Sion może sobie pozwalać na tego typu zagrania, mam oczywiście na myśli zagrania, że może stawać na dole, dopiero potem ewentualnie teleportować na górę, jest to, że aż tak bardzo exp go nie obchodzi. Jakby on tak czy siak będzie bardzo użyteczny, będzie tankiem. Ornn nie może tego powiedzieć tego samego. Jasne, on jest tankiem, ale on potrzebuje expa, żeby ulepszyć te przedmioty. Czy to będzie na to BLG dive, szykuje dive'a, ale to... Ale Delight już odsuwa się wraz z Paze'em, więc nie zyskają ani złota, ani doświadczenia ale za tą falę minionów. I okej, może w międzyczasie Pinat jakkolwiek... Nie, on nie idzie do dżungli przeciwnika, on reaguje na tą agresję na bocie. Go. Ale widzisz, wraz z nietrafionym hookiem, wydaje mi się, że tutaj nie ma mowy o tym zanurkowaniu. BLG się po prostu wycofa i tak są zadowoleni z tego rezultatu, który udało im się uzyskać. No, bierzesz pierwszego playta na pierwszym skraszowanym wave'ie? To jest ogromny plus. A Pinat w międzyczasie nie ma co zrobić. No może oprócz zgarnięcia tego kraba, więc przynajmniej jeden staczek dla niego. To prawda. Nigdy nie wiadomo, ile będzie miał okazję zgarnąć staków generalnie na przestrzeni całej rozgrywki. To jest ta postać dosyć... która musi spełnić to jedno zadanie, która musi zdobyć 4 staki, bo inaczej będzie ciężko. Teraz Pinat wchodzi na wizji, aczkolwiek nie ma dopiero teraz Jagao teleportuje. Tak, teraz Jagao teleportuje i będzie mógł szybko dołączyć, gdy była taka potrzeba. Shun czeka i teraz będą wchodzić. Pinat! Podrzucony flash do tyłu i ten charm! Był bardzo blisko. Gdyby trafił, Pinat byłby martwy. No upiekło się Pinatowi, zdecydowanie, bo tam powinna być eliminacja dla reprezentantów BLG, ale teraz atakują na bocie. Delight nie był zmuszony do błysku, ale rywale zaznaczyli dosyć mocno swoją dominację na bocie. 500 sztuk złota przewagi na konto BLG i ta przewaga póki co, no ona głównie na dolnej alejce, tam ta przewaga minionów
jest naprawdę druzgocąca. Pace nie jest w stanie tak naprawdę farmić przez najbliższe kilka minut. No, cały czas wave crashowany, cały czas lepsze recole dla LK będą możliwe. I zobacz, gdzie się zrespił kolejny staczek. Jest on w dolnej alejce. O nie, dolnej, to nie dobrze. Alejce, w dobrym lesie. Bo dolna część mapy akurat należy do BLG. No w właśnie. Zupełności. I teraz pytanie, jak szybko na to Shun zareaguje, bo widzimy, że Pinat idzie w kierunku dolnego rasu, ale on pinguje raptory, co za tym idzie raptory i najprawdopodobniej przejście wtedy byłoby możliwe. No nie, nie ma mowy o tym, żeby Pinat pozwolił sobie na wejście na Grompa. Ogdo Bogdo i jego potomstwo tym razem bezpieczne, przed Pinatem przynajmniej. Myślę, że Ogdo Bogdo i jego potomstwo przeciwko Pinatowi mogłoby wygrać. Wiesz, to nie jest taki byle jaki boss. To poważny przeciwnik. Zdecydowanie. Trzeba mieć respekt do niego. Mhm. Bez dwóch zdań. Spójrz na to. BLG cały czas działa. I słusznie, muszą tak robić. No, zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli ta gierka dojdzie raczej do tych późniejszych etapów rozgrywki, fajnie, masz Jinx, ale sama Jinx tobie nie wygra tego. To nie jest taki wincon, w którym po prostu z automatu wygrasz rozgrywkę. Cóż, nowe, nie widziałem. Eni, która po prostu zużywa całą kombinację, żeby zdobyć priorytet, żeby nastakować trochę złota ze swojego first strike'a. Wiesz, wychodziło całkiem nieźle na mapie numer 2. Nie, no oczywiście, to jest w ogóle poprawne zagranie. Często chunkujesz przeciwnego midlanera przed walką na smoku, a i tak Tibers przez jakiś czas z tobą zostanie. Gdy już masz Liandry, gdy twoje E jest aktywne, to on zadaje obrażenia pasywnie, tak czy siak. No i smok numer 1, smok górski. Więc fajnie na pewno byłoby go wziąć, jeżeli jestem w LG, ale zauważ, że nie bez powodu Chovy stara się pchać tą środkową alejkę, zapewnić priorytet dla swojej drużyny, żeby ewentualnie coś z tym zrobić. Pace, level 4, fioletowa niebieska. Nie najgorsza rotacja, jeżeli chcesz mieć sporo obrażeń i też troszeczkę CC. O, tutaj pierwsze z decyzją. Jest Genji. Ale jest też wizja dla BLG, to jest bardzo ważne. Zobacz, Gao się wyleczy, jest przewaga wizji. Shun rozpocznie tego smoka, patrzy na mida, wave równy, ale schodzi Bin i to jest game changer. To jest Doran może teleportować tylko do towera. Nie ma za bardzo gdzie typować, tak? Są jedynie wieże, które są dla niego dostępne. Widzę, że Bin tutaj z tak zwanym specjalem debuffa też. On mówił o tym ostatnio, że bardzo lubi, kiedy jest jakaś sytuacja na obiektywie, schodzić na mida, staksować sobie wave'a, wrócić na topa, wziąć kolejnego wave'a i tak dalej, i tak to dalej. To jest twój podatek, który... Tak. No i ten pozyskujesz zagrana za to, że ruszyłeś się z górnej alei. No, widzisz, fala zestakowana, więc Bin i tak ją zgarnie na topie. I nie, nie spada jakoś bardzo do tyłu względem Dorana. Ten jednak prowadzi lekko nad swoim rywalem. Po raz kolejny stack spawnuje się na raptorach. I kto go weźmie? Pinat ma póki co jednego. I wygląda na to. Tak, to przez fakt oczywiście Dorana w okolicy. Nie chcą ci zawodnicy forsować tego. Drugi stack na konto Pinata. Fajna rotacja ze strony Dorana, bo to było potrzebne, żeby ten stack został zgarnięty. Jagao też mocno pobijany, więc... Ale interaktywny gameplay na widział. Tak to wygląda. Słuchaj, Manfire, no grasz na Ani. Co, wiesz, akurat myślę, że nasi widzowie mogą tutaj troszeczkę to zrozumieć również, bo Ani jest dostępna na wskroś wszystkich ram. Mówimy tutaj nie tylko o, wiesz, o Grandmasterze, Masterze, mówimy też tutaj o tych mniejszych rangach typu Silver, Złoto, Iron. Chociaż Iron chyba, nie spotkałem jeszcze osoby, która byłaby w Ironie rzeczywiście. Znasz kogoś takiego? Na czacie są tylko diamenty, więc ja też nie spotkałem nikogo z Iron. W porządku. Wszystko jasne. Ta przewaga w złocie, natomiast, o której mówiliśmy Tomku przez dosyć długi czas, zanikła. Bo nie udaje się rozpędzić tego bota jeszcze bardziej. O, Chovy zaraz wyjdzie po prostu w ręce Shuna. Leci do tego rakieta od Jinx, sporo obrażeń. Cease and desist. No i właśnie tak, kończy się życie Chovy'ego. Na poprzedniej mapie to nie była tylko kwestia słabej dyspozycji Pejza. Doran upadał, level 2, Pinat wyłapywany poza pozycją. D-Light, który w zasadzie, wiesz, katapultował się własnym ciałem i dał tą kluczową eliminację, ten kluczowy reset w jednej z walk Elkowi. No i oczywiście Chovy, który również poza pozycjami często się znajduje, a Bin bez żadnych szans, żeby pozostać przy życiu. To w zasadzie była eliminacja solowo zaprojektowana przez Dorana. Na gotowe tam przyszedł Pinat. No całe szczęście Bin zgarnął dla siebie wave'a, więc to jest bardzo dobra informacja. Ale widać od razu różnicę, co w tym zestawieniu. Na dwóch tankach Bin ma jednak większe problemy. Traci plejty, traci życie.
Jegao odnośnie tracenia życia. Może być w podobnej sytuacji, ma w razie czego Spirit Rusha dostępnego i będzie w stanie z tego wszystkiego uciec. Ledwo, ale jakoś dokuśtykał do swoich towarzyszy. I zgadzam się, że widać tą różnicę, ale przede wszystkim ta przewaga w złocie, o której mówiliśmy, zaniknęła dlatego, że został plate wzięty przez wtedy jeszcze Dorana na Górnej Alejce. I to jednak jest, wiesz, dodatkowe sztuki złota, które jasne, lądują mu tanka, ale zawsze fajnie będzie skompletować szybciej dla siebie item. Jest taki feels good moment i taki może być podobny dla Genji na Górnej Alejce, bo zostaną jak najbardziej playty wzięte. Próbują zniszczyć tego Herada, nie uda się to zrobić na czas. No jeszcze tam wejście, ale Shun musi salwować się ucieczką na miejscu, także znajduje się Chovy. Wyprawkę przygotowało sobie Genji pod tym towerem na topie. Niezłe zagranie z ich strony. To jest... Lepsza rotacja makro, lepsze ruchy na mapie w tym momencie. Ale Genji. Widzieliśmy to od nich na przestrzeni tej serii też. Mieli dobre ruchy makro. Nie powiem, że lepsze cały czas, ale... Jakby on jeszcze trafiał tymi umiejętnościami, to może zagroziłby Chovy'emu. Ale zobacz, z drugiej strony statystyka działa na jego korzyść. Nie trafi tyle razy, że w końcu będzie musiał trafić. Może taką strategię wyznał Yagao. Tak, to jest jego filozofia? Yagao to znaczy, na tą mapę. No myślę, że wiesz, no czemu nie? W końcu, jeżeli nie trafisz trzech, to czwarty może. Jeżeli czterech nie trafisz, to piąty już jest coraz większa szansa, aż w końcu któryś trafisz tego najważniejszego. Tak, trafisz tego, którego na przykład on przyciągnie. I wtedy to... Stakujesz nietrafione umiejętności, żeby w tym kluczowym momencie wystrzelić jedną dokładnie na czas. Dokładnie, przerwany recall. Dobra, tylko recall mu zostanie przerwany. Pomimo tego, że on znajduje się na miejscu, no raczej zagrożenia dla tego Orna nie będzie. On już z pierwszym przedmiotem skompletowanym, to jest ta ognista peleryna, która osłania jego potężne lico. No i jest ono potężne. Tutaj ciężko się nie zgodzić. Elk razem z Onem przepchnie dolną alejkę, ale tam jest spora rotacja. Oczywiście Pace razem z Delightem oraz Spinatem na drugie tempo będą tam podążać, a na Górnej Alejce Bin ma swój ulubiony moment całej rozgrywki. Tak, wzięcie Doran dwóch plate'ów za darmo. Więc przerwanie tego powrotu do bazy po stronie Elka było tutaj kluczowe, bo dwa plate'y udało się zdobyć Binowi. Kolejna fala minionów się rozbije. Troszeczkę udało się odzyskać złota. Tym pasażem zagrań dla BLG, więc tak jak w szachach, najpierw ruch wykonują reprezentanci Genji, a potem odpowiadają w swojej turze. Wicemistrzowie Chin. No i czy tak będzie podobnie w tym przypadku? Póki co mamy remis na wskroś całej mapy. Oczywiście są gdzieś mniejsze, większe przewagi, ale ostatecznie patrząc na potencjał drużynowy 20 tysięcy do 20 tysięcy. Za tym idzie teraz pytanie, czy BLG popuści się o tego smoka? Oni wzięli smoka numer 1. Smok numer 2 może nie ma, nie jest jakoś specjalnie ważny pod względem czysto jednego smoka, ale ten potencjał duszowy byłby o wiele większy. Trafiony czar, Maguire, zapisz. Trochę obrażeń poobijanych i wreszcie ta statystyka działa na korzyść Yagao, ale BLG ma lepszą pozycję na rzece. To oni rozpoczynają walkę z samym smokiem, ale na wędkę wzięty Bin. Czy on będzie w stanie z tego wyjść? O nie, złapany w sam środek Pinat i nie było możliwości, żeby jagnięcy spokój został zagrany tym razem. To jest milczenie owiec, ale czy Genji jednak dojdzie do głosu? Jak na razie nie wygląda na to, bo znowu resety wpadają na konto Elka. Pogoni za Doranem, jeden autoatak jeszcze brakuje. Nie, to jest wędka od Ona i to jest kolejna eliminacja dla strzelca BLG. 5-2. Wicemistrzowie Chin po raz kolejny wykorzystują szansę dla siebie. Fun fact, Elk nie miał resetu aż do ostatnich dwóch chwili. On nie miał resetu wtedy. On bez resetów gonił ich i zgarnął z tego wszystkie. No jak nie miał resetów, jak przy każdej eliminacji uczestniczył? Przy trzeciej był. No nie, no masz 0-2, a jest 5 eliminacji. Ale... Więc co? Uczestniczył przy każdej. Z tymi asystami. Ale chodzi mi o ten teamfight teraz stricte. Tak? No dobra, niech będzie. Zobaczymy zaraz powtórkę. Może ona rozwieje wszelkie wątpliwości. No właśnie. I mamy eliminację na Kindred i Elka tutaj nie ma, tak jakby teraz. W sensie nie ma. Jest, ale bije smoka, tak? I genialne. Co zrobił Doran? No nie, ale nie zobaczymy serio? Nawet tej powtórki, bo dajbują Yagao. Świetny jednak charm, jeszcze świetny lepszy zegarek. Ale tylko brażę nie wystarczy, chyba że jeszcze Pinat upadnie. Nie, nie ona oczywiście. Nie, nie. Ultimate, dobrze rozegrane to ze strony Genji. Leci jednak rakieta i było blisko. Ale spalony, jak więc spokój. To jest jakieś zwycięstwo małe. Słuchaj, wiesz, nie trafiasz wszystkich strzałów, których nie podejmujesz, więc... Dokładnie. Elk tutaj z odwagą, godną pochwały. Chovy może być w tarapatach, ale nie, to tylko wieża.
którą zainteresowany jest aktualnie BLG, i z Jinx oni ją po prostu zgarną. Ten Heros oddaje w tej serii, na tym turnieju, w tej mecie. Jinx po prostu oddaje. To po prostu, wiesz, prawy autoatak i leci do przodu. Po prostu prawy przycisk myszki cały czas, pyk, 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 pyk. I ciężko się gra, bo niestety Pace nie ma zbytnio jak tego zmeczować. To po raz kolejny sytuacja, w której jest 25 milionów do tyłu i dyskutowaliśmy o tym na naszym pre-show dzisiejszym, McQuire. Ja powiedziałem, że Pace jest bardzo niestabilny. No i niestety widzimy to podobnie. Tak znowu jest ta sama sytuacja, którą mieliśmy na G2, że nie ma zbytnio jak sobie Pace radzić. I to jest ten problem, który ja widzę w tym, co się obecnie dzieje, i to jest problem, jeżeli Doran jest wyłapywany w ten sposób. On oczywiście bardzo tankowaty, więc nic takiego się nie wydarzy. Yagao kontra Pina to są dwa levele przewagi na konto Yagao. No tak, trzeba, ale to jednak pamiętać. Jest Kraken Slayer na stronie Pina, tylko że on nie ma jagnicego spokoju. Jeszcze Yagao czeka na swoje umiejętności, no i po prostu tam wjeżdża. Gdyby nie Yagao, to Bin, gdyby nie Bin, to Elk, trzech na jednego. To banda Biniego. I Biniego? Upada. No to jak banda Biniego, to nie Bini, to się... Bini! No i pobili. Teleportacja. Ponownie. Bilibili Gaming i oni znowu biją przeciwników. Czy tutaj jednak starczy obrażeń od Pejza, bo w końcu wyeliminowany został. Elk ma reset. Oj nie, te resety, ta pozycja. Ojej. To wygląda zdecydowanie lepiej dla BLG. Wreszcie teleportacja, by oswobodzić, by ostudzić także zapędy chińskich wicemistrzów za dalszą pogonią. 7-4. Przewaga ponad 2000 na konto BLG. No, powiem szczerze, wygląda to źle. Wygląda to źle, bo było sporo jakichś naszych takich predykcji, co się może wydarzyć. Było 3-1 Gen.G, 3-2 Gen.G, ja osobiście myślałem, że będzie 3-2 Gen.G. Ale postawiłeś na BLG, czy nie? Nie, na Gen.G. Okej, dobra. I nagle tak patrzysz i wiesz, nawet 3-1 BLG byłoby zaskoczeniem, ale 3-0? Tak naprawdę, no. To jest ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałem. A i sprawdziłem, żeby się upewnić, tą sytuację na smoku, to jest przerażające. On nie miał wtedy resetów na tych pierwszych dwóch, a i tak powystrzelał ich. Zgarnął reset na trzecim i potem dokończył jeszcze na midzie. No, to wygląda bardzo źle dla Gen.G, jeżeli nie są w stanie powstrzymać Jinx. A ona po prostu ich wszystkich powystrzela, jeżeli tak daje pójdzie. Zobacz, jaką ma przewagę już teraz Elk i co się dzieje. To na ten moment... Zaraz to Infinity Edge wskoczy. Ale widzę jedno rozwiązanie, jeżeli on nie dostanie resetów, a można temu zapobiec, chociażby ze względu na Ultimate Kindred. Wtedy kupujesz sobie tu dodatkową chwilkę, może więcej obrażeń wpadnie na konto Jinx, może w taki sposób podziałasz, oj nie, znowu Peanut bez żadnych szans, chociaż nie! D-Light zablokował tą rakietę, na plecy teleportuje, co prawda Bin i ten Sion się naciąga, ale goni tam przede wszystkim Yagao, który przeciwnika Peanut nie przeżył. Dorwie, ale Elk, on znowu rozpędzony, Bin skakuje dalej i Elk jest bezwzględny, Flash! To ma błysk oczywiście, że tak, Elk goni za przeciwnika. Quadra Kill już drugi w tej serii! Czy ktoś w końcu zbanuje tą Jinx? Czy ktoś w końcu moją odbierze? Nie, to mapa numer 3 i zaraz wszystko może być już po ptakach dla Gen.G! Nie będzie zbanowana Jinx, bo ta seria będzie po prostu skończona. McQuire, BLG stompuje Gen.G! To będzie najprawdopodobniej, jeżeli tak dalej, to będzie wyglądać 3-0 na konto BLG, bo w zaledwie 19 minut oni się dobierają do wież inhibitorowych już! Jak skończyliśmy mapę numer 2, widziałem minę fanki Gen.G, która siedziała wśród tłumu kibiców BLG. Powiem ci tak, ta mina wyglądała troszeczkę, jakby bolał ją brzuch. Tak wiesz, tak nie jest fajnie, boli cię brzuch, jest takie strasznie miłe uczucie. Nie wiem, jaką mam minę teraz. Co to za poroniony pomysł, żeby tam gonić pomiędzy dwoma wieżami. Pace kontroli nad wizją. Bin teleportuje, on jest w perfekcyjnej pozycji. Jak Pace ma tutaj zadawać obrażenia? Jak Peanut ma się z tego wykaraskać? To jest idealna kanwa dla Elka, żeby rozpoczął swój performance, żeby pokazał nam prawdziwą sztukę z wykorzystaniem tej Jinx. Okej, prawy przycisk myszy i Get Excited nie brzmi zbyt intrygująco czy zbyt trudno, ale przede wszystkim jest po prostu diabelsko skuteczne. A jednak koniec końców, w rozgrywkach e-sportowych, to na tą skuteczność będziesz przecież naciskał najmocniej.
porównywaliśmy Pejza do Rulera, mówiliśmy o tym, że czy jest na poziomie Rulera, może powinniśmy zacząć porównywać Elka do Rulera, jak tak dalej pójdzie, bo to performance naprawdę, naprawdę robi wrażenie, to co obecnie prezentuje nam Elk. Jestem pod nie tyle co dużym wrażeniem, bo to jest logiczne, ale kurczę, no ten gość gra tak dobrą serię. Tak, to, że spodziewaliśmy się, że BLG urwie mapę, to jedno, okej. Okay. To nie jest shutdown, ale jeżeli Pace by zgarnął tę eliminację, to byłaby dobra informacja, ale jest Elk w okolicy. Fantastyczne dwie wędki. Eliminacja Pace na Pace, mówiłeś o tym. Trzy kile na to mu pozwoli zbliżyć się do tego ostrza nieskończoności, którego tak desperacko potrzebuje. Ale co najważniejsze, bez junglera kolejne 25 sekund gra BLG. Czy to pozwoli, albo czy to raczej zmusi Gen.G do trochę desperackiej muszą, decyzji? Nie? No muszą podjąć jakieś ryzyko. Chyba nie mają innej opcji, ale to jednocześnie daje okienko dla PLG, żeby poszukać jakiegoś przyciągnięcia. On... Oni szukają walki. Ale gdzie jest on? Inicjacja, wszystko weszło w Elka. Ten tym razem bez błysku, ale jakimś cudem się wykaraskał stamtąd. Jak Elk jeszcze żyje, niekoniecznie niezbyt długo. Oj, ten ultimate od Kindred był idealny. I Elk nie łapie tych resetów, o których mówiliśmy. Doran co prawda nurkuje chyba zbyt głęboko. Dwie eliminacje. Trafią na konto Pejza i Gen.G głęboki oddech. Mogą w tym momencie zaczerpnąć, bo udało im się topór katowski od własnych gardeł jeszcze na chwilę odciągnąć. Elk troszeczkę za bardzo chyba się podekscytował tym wszystkim, mimo że sam nie złapał podekscytowania tej Jinx, bo rzucił tą rakietę, gdyby ta rakieta poczekała chwilę, on był cały czas zonowany przez Tibersa, gdyby z tą rakietą poczekał chwilę, byłaby opcja znalezienia jakichś resetów, a teraz na drugie tempo Gen.G może prowadzić znalezienia tego Branashora, to może być obrócenie tej całej walki. Jest przyciągnięcie z reset dla Elka i proszę bardzo, to pierwsza eliminacja na jego konto, on strzela dalej, ale strzela tylko i wyłącznie w Dorana na ten moment i fajnie, że będzie go w stanie obić, ale też fajnie, że BLG zastopowało tego Barona na Shora. To najważniejsze informacje dla nich. Tak, to jest sukces już. Poświęcili życie swojego junglera, żeby Gen.G nie zgarnęło Barona na Shora i jak najbardziej mogą być zadowoleni przynajmniej z końcówki całej tej wielkiej batalii i kampanii wojennej, którą Gen.G prowadzi z BLG na mapie numer 3. Widać jednak, że mistrzowie Korei nie poddają się tak łatwo. Znaleźli dla siebie świetne okienko, żeby wrócić w tej rozgrywce. I spójrz na to, 6-2-0 Aphelios sięga po Infinity Edge. 4000 przewagi były ponad. Teraz to są 3 na konto BLG, więc to dobra informacja dla Gen.G. Tak jak mówiłeś, ostrze nieskończoności pojawiło się również u Pejza, więc mamy 3 itemy u Elka, 2 u Pejza. To nadal spora różnica, ale wiesz, ten Aphelios będzie jednak odczuwalny. To są przedmioty teraz stricte ofensywne. Na 22 minutę to już jest dużo. Jak złapie dobrego ulta, jeżeli będzie miał dobrą rotację broni, to rzeczywiście to jest zawodnik, z którym nadal trzeba się liczyć. Ale to jest zdecydowanie trudniejsze do osiągnięcia niż Jinx, która po prostu łapie te resety. 8-0-3 na jej koncie, trzeci przedmiot, buty wzmocnione i Pace, który jakimś cudem unika tego hooka. Udało się to wydoczować. No i właśnie, czy BLG się nie podpala? Świetny hook od Delighta, ale on teraz na celowniku Elka. Ten jednak nie może dorwać się do kluczowych celów. Znowu ultimate Kindred zatrzymuje resety, ale wydaje mi się, że zaraz po nim może podpalić się Elk. Spójrz na niego, są obrażenia. Są rakiety, są resety! I są po prostu eliminacje wystarczające, żeby zgarnąć jeszcze większą przewagę w złocie, którą BLG powiększa. Pace, on musi uważać, to jest naprawdę spory shutdown do zgarnięcia. On flashuje do tyłu i może to ograć. Elk, on mocno poobijany, ale ostatecznie zgarni go Pinat. To double kill na konto Pinata, ale przyszedł wielki Bin. No i Bin, jedyne co może zrobić, to wyrzucić do kosza. Nadzieję ze znalezieniem dla siebie Pinata, bo Pinat z łatwością mu po prostu uciekł. Ależ tam było blisko. Ale Onowi już nie. No, Onowi już nie. On go dorwie. Domykają tą pętlę i pięknie. No cóż, jak nie Sion, to Blitzcrank. Jak nie Blitzcrank, ale kompletny chaos nam się zrobił z tej rozgrywki, a to z pewnością działa na korzyść Gen.G. Gdy BLG nie kontroluje tego starcia, gdy BLG tak desperacko próbuje też zainicjować, bo to było oportunistyczne wejście od Ona. Ono miało 50% szans skuteczności. No i też Elk, który, do którego dorwał się Tibers, do którego dorwał się Chovy w tym wszystkim, który nie łapie tych natychmiastowych resetów. To było bardzo ważne. I widać, że Kindred lekko zatrzymuje i temperuje szansę oraz potencjał tej Jinx w walkach drużynowych. 10-1-5 ma Elk. To jest
absolutny statement z jego strony, ale trzeba będzie postawić tą kropkę nad i. Jeżeli tego nie będzie, to po prostu nie będzie wystarczające. A Doran... Nie, to jest ostatnia deska w trumnie Dorana przybita przez reprezentantów BLG. Który ma błysk? Nie, tam jeszcze nie było błysku, ale który musiał to face checkować. BLG zgarnie Barona oraz jedną eliminację. Gen.G będzie musiało otrzeć łzy tym smokiem powietrznym. Zawsze coś? Nie mów mi, czy ta rakieta jeszcze by... No, na całe szczęście, bo to już by było tylko i wyłącznie... To by była przesada! Tak, to już by było wystarczające, ale zobacz. Elk... No jest sporo czempionów, które są dobre w braniu struktur. Jest Tristana między innymi, no jest też Jinx. I Jinx, kiedy jest w takim punkcie, w jakim jest teraz... W gazie, nazwijmy to rzeczy po imieniu, jest po prostu w gazie. No, stężenie gazu pozytywne u Elka. Zobacz! Jak on leci, to już jest za chwilę połowa tego towera. Razem z pomocą tych minionów oczywiście wzmocnionych. A nam idzie Yagao, zgarnął wieżę. No to otwiera jeden z inhibitorów. Oni są przed resetami jeszcze po Baronie. Oni jeszcze się nie cofnęli do bazy nawet. BLG, chirurgiczne podejście do rozegrania tej sytuacji po Baronowej. Ale wreszcie trzeba wrócić do bazy, wydać te pieniądze i nie dać możliwości Gen.G na jakąś odpowiedź, bo nie wszyscy zawodnicy wracają do bazy w precyzyjny sposób. Są precyzyjni zawodnicy BLG, tak jak powiedziałeś, Tomku, i ta przewaga zaczyna się robić tylko i wyłącznie coraz większa. To 5,5 tysiąca na konto BLG na ten moment. On nawet z tym Blitzcrankiem, który no znalazł ten jednego dobrego hooka na Kindred i to tak naprawdę było na tyle, jest to wystarczające. Wiesz, w składzie BLG jest on, ale ten prawdziwy on, ten on! To jest zdecydowanie Elk. To jest It's ten him. Gość. To jest on. It is him. W tej serii nie mam równych. Sięgnął dopiero co po czwarty przedmiot. Aczkolwiek to wszystkie przedmioty ofensywne. A Shun! Bez błysku, ale z zegarkiem. Trochę czasu kupi. Na pewno zagra Ultimate'a. Przynajmniej spróbuje. Wyeliminowany jednak przez Delight'a. No i Gen.G znowu znalazł dla siebie furtkę, by wrócić do tej rozgrywki. No, gdyby był Baron Nashor dostępny do wzięcia, na pewno by się pokusili o wzięcie tego Barona Nashora, bo to Shun upada. No, ale niestety, dla nich. To mimo utraty zawodnika BLG idące środkiem. I to BLG, które prawdopodobnie niszcząc ten inhibitor, po prostu odbiegnie, trochę obraźnie wpada na konto Paze'a jeszcze Ultimate, żeby, no, poprawić. No i co? Inhibitor za dżunglera. Taka wymiana. Trochę nie do końca bezpośrednia, to nie jest koniec. Ale jednak teleportacja na plecy, gdzie w tym wszystkim znajduje się Elk, on będzie walczył z Doranem. Ej, nie wiem, czy nie przesadzili. Bin odciąga uwagę przeciwników, ale też mi się wydaje, że mogli po prostu przesadzić. Jednak Elk przetapia się przez Dorana, to jest pierwszy reset. Czy pobiegnie dalej, musi uważać na ale huki. Ale zonuje. Ale on ma zasięg, ale on ma obrażenia. Ale on ma styl, Elk. Wiesz, to jest znowu wymiana jeden za jednego i Gen.G zmuszony, by powrócić do bazy. Elk zgarnie kolejną strukturę. BLG balansuje tutaj na ostrzu noża, ale wraz z każdym kolejnym zagraniem są o jeden kroczek, o jeden centymetr bliżej serii Steela. No i Gen.G, czyżby tak po prostu pierwszy seed z Korei miał upaść w dolnej drabince? Po prostu? Bez szansy na rewanż z T1? No nie chce mi się wierzyć, ale na to wygląda, Maguire! Na to wygląda! No... No i też co mamy myśleć o samym BLG wchodzącym w serię na T1, jeżeli do tego dojdzie. Wynik 3-0 na Gen.G, z którym T1 miało zdecydowanie większe problemy. Czy tak ma to się wszystko zakończyć? Patrz, ile respektu daje Elk też swoim przeciwnikom, ten... Gate Force od razu, żeby uniknąć obrażeń od Dorana. Ale jego korci, no on wie, że tutaj jeden krok dalej i czyści tą walkę drużynową. No, są dwa autosy i ma kolejny reset. Tak. W niektórych przypadkach nawet jeden, więc ta Jinx jest w takim punkcie, w którym nie musi się martwić o absolutnie cokolwiek. Jeszcze BF Sword na początek piątego itemu i tutaj może zbudować do siebie wiele. Elk może iść pod Zatterstera, może iść pod Gia nawet, jeżeli by chciał. Gia także. Dla Gen.G, no to musi być Chovy z inicjacją. Albo to musi być Doran z jakimś fantastycznym kozłem. Nie widzę innych możliwości, trzeba rozpocząć tą walkę, eliminując Elka, albo przynajmniej wyrzucając go z walki drużynowej. Dusza za 50 sekund do wzięcia ze strony zawodników BLG będzie. Ale przede wszystkim zawodnicy Gen.G muszą... No oni są postawieni w takiej sytuacji pomiędzy młotem a kowadłem, bo
będą musieli... Oj, te miniony. No właśnie, one już dobierają się do wież Nexusowych w bazie. Tam wysłany Doran, a to oznacza, że natychmiastowo Bin przyjmie kilka strzałów od tej wieży i umożliwi reszcie swojej formacji na zniszczenie drugiej struktury. To kolejne złoto i to kolejny centymetr mapy, którą BLG zdobywa pod własną kontrolę. Zaraz pewnie wycofają do bazy, a może jednak na smoka, bo to także zwiastuje przyszło dusze. Peanut? Peanut! Everfrost nietrafiony, okej, okay, do niczego więcej nie dojdzie, ale stał po nie tej stronie minionów, Peanut, trzeba było uważać. No i przede wszystkim problem, jaki ma Gen.G, oni nie mogą face-checkować. W teorii Doran powinien face-checkować, ale on go przyciągnie z łatwością. Chyba że będzie w stanie zrobić całkiem szybką reakcję, taką jak widzieliśmy Blitzcrank Kassantę, tak samo działa Blitzcrank Ornn, jeżeli Blitzcrank byłby przyciągnąć, a Ornn odpala swoje... Tak, to musi być w takim razie. Tak jest. Dusza zabezpieczona przez BLG, a teraz szukają walki. Peanut, to były dwa uderzenia od Elka! Ten gość załadował karabiny wysokokalibrową amunicją. No i to przewaga na konto BLG ponownie, to zwycięstwo ponownie na ich konto, oni wzięli duszę, oni są szczęśliwi. Nic więcej nie ma do wzięcia. Nie ma Barona Shora jeszcze przez najbliższe kilkadziesiąt sekund, dopiero za 10. Wiesz, tutaj Gen.G rozstawiło namiot, oni chcą walczyć o Barona, jednak BLG wysyła do nich komunikat. My zaatakujemy na drugim froncie, tym po zupełnie przeciwnej stronie mapy. Ej, ale BLG nie ma TP-ków. Gdyby chciało Gen.G zrobić jakieś szalone zagranie, mogliby użyć dwie teleportacje na Barona Shora i spróbować to zrobić, ale no teraz jest to już po prostu... niemożliwe. Spójrz jednak na wizję. To jest teren zaznaczony przez Gen.G i oni będą mieli... Tak, to prawda. Świet... Ojojoj, znowu wyłapany w tym wszystkim jest Delight! Tym razem to na Thresha! Spadł osąd Blitzcranka! I w tym pojedynku wspierający... To robot okazuje się silniejszy. Osąd Blitzcranka. I tyle z tego było. Blitzcrank jest po prostu zbyt mocny. Nie ma innej opcji. Słyszałem, że... w lorze... w loży Blitzcranka podobno założył dla siebie portal randkowy, ale tutaj no, chyba jest ukrytym zabójcą na tym portalu randkowym, bo póki co to prawdziwy no, killer. To jest ta interakcja, o której mówiłeś, Bellows Breath zatrzymuje, ale Yagao odchodzi flash daleko. Na celowniku w tej sytuacji jest Pace, on pozostaje przy życiu, ale co najważniejsze, zerknijmy na Elka, on ma spore problemy, ten Tibers. No sprawia, że prawie upada, aczkolwiek jest dla niego wreszcie eliminacja. BLG chce pogonić za przeciwnikiem. BLG, czy to jest moment, rakieta, którym przeciwnika ukatrupią? Jeszcze nie teraz, bo jakimś cudem Gen.G się utrzymuje. Szuka Elek tej rakiety, szuka dla siebie opcji, żeby jakoś ją puścić pod jakimś kątem. Może złapać dla siebie reset, ewentualnie teleportacja na Barona Shora ze strony Dorana. Ale to jest znów desperacka próba, desperackie zagranie. Bez Chowiego Gen.G nie ma midlanera. To jeden auto ze strony Elka. No właśnie, i on dalej szuka. Spójrz na Delighta. On był w stanie zblaszować Elka, ale nic się go nie ima. Ten ultimate od Kindred ratuje życie Pejza, przynajmniej tymczasowo. Próba nie za pomocą Moonlight Vigil, ale ten nie trafia. Kolejne jednak resety na koncie Elka. On w najlepszy niczym sprinter biegnie w pogoni za medalem. Tym medalem będzie Peanut, ale on mu znika. Teleportacja od Chowiego tutaj? Okej. Okay. No już on za nim pobiegnie. Jest Worldbreaker, jest Cease and Desist, jest Yagao. Yagao, który podaje się jak na srebrnej tacy przeciwnikom. Ale Elk, on zdobędzie tą eliminację. Jeden zap, jedna rakieta. I ten system ochrony przeciw czowliczej zadziałał świetnie. 0-6-10. Czarny Piotruś musi przeżywać teraz jakieś totalne załamanie, naprawdę. Jutro jak z Piotrkiem spotkamy się na piłce, to ja założę jakieś dodatkowe ochraniacze. Mam wrażenie, że będzie chciał się wyżyć za tą serię. Ah, oh man. Ale jednak to jest 35. minuta, a Gen.G jakimś cudem nadal stoi. Oni nadal walczą, okej, przegrywają większość z tych pojedynków. 10 tysięcy, Maguire, prawie. No wiem, że to jest 10 tysięcy, ale właśnie to sprawia, że coraz bardziej zastanawiam się, czy finalnie to BLG zwycięży. Powinni, ale czy zwycięży? 14-1-8 Elk. 14-1-8 to jest dosyć spora przewaga, którą obecnie ma Elk, jeżeli chodzi o zabójstwa, ale zgodzę się z tobą. Te ulepszenia zaczynają się pojawiać i z tymi 10 tysiącami troszeczkę przesadziłem, no dobijamy powoli do 8,5, więc 8,5 minus ulepszenia, to mamy jakieś 5 tysięcy przewagi, takiej realnej dla Gen.G. To jest nadal sporo, no ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że powinni być w stanie to skończyć. Słuchaj, za minutę 50, Smok starszy. Jeżeli Gen.G dotrwa do tego momentu,
tam wydarzyć może się wszystko. Dobry smite od Pinata i nagle ten potężny buff. Nie było w tej buff. Serii, nie? Nie było dobrych smite'ów od Pinata. Niestety. To jest ta kwestia. Elk szuka kolejnych przeciwników, ale sam prawie znalazł tego hooka od Delighta. On już ma full build. Elk. Ale również praktycznie full build na koncie Paze'a. Jednak muszą zniszczyć tą wieżę. Najpierw to jest najważniejszy cel. Tibers, on kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Tak samo jak i Moonlight Vigil. Genji, oni nie mają już kart na ręce. To był jedynie blef. A teraz Sun wjeżdża all in. I chyba all out zaraz będzie Genji z tego turnieju. Tak czy jest. To są kolejne resety? Jasne, że tak. Powtórzyłem to słowo chyba z 1000 razy na dzisiejszej transmisji. Ale resety dla BLG i ta Jinx zaskarbiły im zwycięstwo. 3-0 w tej serii. Genji poza MSI Chovy bez kolejnego tytułu międzynarodowego. 0-7-10, Chovy 16-1-11, Elk, kill participation Elka ponad 90%, to jest wynik, który robi wrażenie. BLG przejechało się po Genji. To było 3-0, jednostronne i widzimy ekscytację u chińskich fanów. Zdają sobie sprawę z tego, jak dużo to znaczy dla tego regionu. Pokonanie pierwszego seedu z Korei, Chiny wracają na dobre tory. Wczoraj mocne uderzenie od JDG, ale dzisiaj poprawka sierpowym, który wysyła na deski Genji. I jedyne co im zostaje, to policzyć te wszystkie gwiazdy, które nad ich głową się pojawiły po tym nokaucie. To chyba jeszcze bardziej bolesna porażka, tak myślę. Zdecydowanie. Chiny znak większości, Korea na tym turnieju jak na razie. Bo T1 jeszcze ma szansę, nie? T1 jeszcze się może odkuć, ale... ostatnia nadzieja LCK. No wiesz, zostało T1, a wokół T1 JDG i również Bilibili Gaming, więc ciężko się na pewno będzie grało. My bez sukcesu jako Zachód, ale póki co sukcesy tylko i wyłącznie na konto Chin, tak jak powiedziałeś, Tomku, więc ta seria, która będzie przed nami jako następna, czyli oczywiście Bilibili kontra T1, no to jest bardzo Kasper, interesująca seria. Dotychczas Chiny pokonały tylko Chiny. To było JDG, które pokonało BLG. A potem BLG, najpierw G2, teraz Genji, jutro kto wie, może T1. Dokładnie tak i zwycięzca tego spotkania zmierzy się na JDG już w niedzielę 21 maja i wtedy będziemy wiedzieć, kto jest zwycięzcą turnieju MSI 2023. Jeżeli chodzi o dzisiejsze predykcje, Mycha dopisuje dla siebie punkt oraz produkcja Frenzy dopisuje dla siebie punkt. Ja nadal na dnie, my... Ty nadal dosyć blisko szczytu. Mnie w to nie mieszaj, ja nie jestem z tobą na dnie. No tak, tak, bo ty nie lubisz poddymić, ty jesteś, wiesz, ty jesteś taki pasywno-agresywny. Wiesz o co chodzi, taki pasywny, jeżeli chodzi o predykcje, ale agresywny, kiedy już jesteś u góry, kiedy masz te 40 punktów. Zobaczymy na predykcjach ultraligowych, kto będzie o 20 punktów wyżej od kogo, zobaczymy. Dobrze, jeżeli będziesz dalej kontynuował, może dobiję do 50 w taki do końca sposób, to nie wiem nawet, czy cię usłyszę z tego samego dna, ale mnie w to nie wciąga i ja tam kotwiczyć z tobą nie chcę. W porządku. Ale chciałem z tobą skomentować tę serię. Spodziewałem się 5 map, może 4. 3. Nie 3 i nie z pewnością na konto BLG, ale dzisiaj nam udowodnili. To jest najdziwniejsze. I w tym wszystkim najlepsze jest chyba to, że Bean, który z takim trash talkiem wchodzi przed tą serię i dowodzi. Nie, gość totalnie... Tip-top! Bean, mega chat. No? Tak, ale tak autentycznie, goś wszedł i zrobił z człowieka taką... Co z nim zrobił, powiedz. Koszulkę do wycierania podłogi. Jak to się nazywa? Koszulka do wycierania Chovy? Podłogi. Mop na przykład. Mop? Mop. No właśnie, wytarł nim podłogę. Wytarł nim podłogę. Nie zostawił. Tak autentycznie, 0,7-10. Słuchaj, nitki. Kasper, nic co to zostało. Była za seria? A czekają nas jeszcze dwie, równie dobre. Tak. Miejmy nadzieję. Wczoraj T1 na JDG. Jutro T1 na BLG. Tak a jest. Kto dołączy do JDG w samym wielkim finale, o tym przekonamy się, ale jutro. Za dzisiaj dziękujemy wam pięknie i do zobaczenia na najbliższych transmisjach. Crowd is full, 20